Witam Państwa. Branżowy bilans kapitału ludzkiego to pretekst i powód branżowych czwartków i naszych spotkań, czwartkowych spotkań, gdzie dyskutujemy o wynikach bilansu kapitału ludzkiego. Czym jest bilans kapitału ludzkiego? To unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na polskim rynku pracy. Ja nazywam się Monika Dawid-Sawicka, i dzisiaj w roli prowadzącej będę miała wielką przyjemność dyskutować o kolejnej ważnej odsłonie badań sektorowych, badaniach sektorowych dotyczących sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a wprowadzenia nas do dzisiejszego spotkania dokona Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Paulino, zapraszam i oddaję głos. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Moniko, dziękuję za przedstawienie. Bardzo mi miło wszystkich Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Od razu chciałabym bardzo podziękować Sektorowej Radzie do Spraw Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, bo to jakby z Państwem robiliśmy to badanie i także rekomendacje z tego badania, wszelkie wyniki są w pierwszej kolejności wydyskutowywane z członkami Rady, a także potem wykorzystywane do konkursów, które organizuje PARP i wykorzystywane też do Państwa pracy. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla członków Sektorowej Rady, w szczególności Panów, chciałabym też podziękować panu Wojciechowi Słabemu. Nasze badanie jest też wspierane przez eksperta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, panią profesor Barbarę Worek. Też pani Basiu dziękujemy za pilotowanie nas przy tym badaniu. A też bardzo chciałabym podziękować moim kolegom z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy za chwilę będą prezentowali te wyniki, za wytrwałość w realizacji tego badania. To będzie Joanna Orłowska i Robert Zakrzewski, którzy za chwilę opowiedzą o tych wynikach. Całość badania spinała firma, grupa IBC. Też Państwu dziękujemy za ogromny wysiłek przy realizacji tego badania. Robimy ich wiele w branżowych badań. Każde jest wyzwaniem, ale też sektor modowy jest dla nas taki dość specyficzny. W sumie wcześniej nie mieliśmy z nim styczności, więc też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie dla nas jako pracowników agencji. I jakby ja nie powinnam zdradzać wyników badań, chociaż tutaj wszyscy Państwo zaproszeni, paneliści, którym też dziękuję za chęć i za poświęcenie nam dzisiaj tych kilku godzin i chęć podzielenia się z uczestnikami swoimi refleksjami po wynikach tego badania. Więc tak jak mówię, nie będę zdradzała. Natomiast jestem bardzo ciekawa i moi koledzy z agencji, ponieważ my w efekcie potem wspieramy przedsiębiorców i będziemy też się zastanawiali, jak możemy wspierać przedsiębiorców z sektora mody. Jesteśmy ciekawi tych komentarzy, refleksji, dlatego że branża modowa wydaje się być, znaczy wydaje się, wszystkie dane pokazują, jak się spojrzy w internecie, jak rośnie rynek e-commerce w branży mody, jak rośnie slow fashion, fast fashion, wszystko bardzo dynamicznie rośnie. Można, jakby dane pokazują, że w 2020 oczywiście przez pandemię było to lekkie tąpnięcie, ale ono jest bardzo szybko przez branżę modową nadrabiane. Tak więc jest to sektor niezwykle dynamiczny, w pierwszej kolejności napędzany przez slow fashion, przez fast fashion, przepraszam. Jednak właśnie, dlaczego od razu się pomyliłam? Dlatego, że temu trendowi, ponieważ jest on tak silny, od razu spotyka on przeciwstawne trendy z obszaru slow fashion. I to jest właśnie niesamowite w tym sektorze, że jest on napędzany właśnie przez te dwa przeciwstawne trendy i one oba są bardzo silne, tak? Ten slow fashion i w ogóle jakby modele biznesowe, które się wokół niego rozwijają, bardzo tą branżę rozszerzają na różne obszary, nie tylko na samą produkcję i sprzedaż odzieży czy innych produktów, jak na przykład obuwie. Więc branża jest jakby ogromnym, jakby wartościowym sektorem, tak od strony finansowej, co przynosi się też na ogromne znaczenie w zatrudnieniu.
I to też jest jakby wątek w szczególności, który nas dzisiaj interesuje, na ile ten sektor jest w stanie przyciągnąć młodsze pokolenia. Wydaje się, że właśnie może, dlatego że branża zyskuje też duże zainteresowanie młodych ludzi przez to, że musi wchodzić na rynek e-commerce, przez to, że promuje się na social mediach, tak we wszystkich takich najnowocześniejszych aplikacjach, które przyciągają właśnie młodych ludzi. Więc podsumowując i tak zadając pytanie na dzisiejsze spotkanie, chciałabym zapytać, czy właśnie to jest taka świetlana przyszłość tej branży modowej, czy to właśnie będzie tak dobrze, a czy jednak są wyzwania, problemy, luki na rynku, których rynek sam nie reguluje. I tu właśnie jest też takie pytanie, na ile taka instytucja jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mogłaby wspierać przedsiębiorców w niwelowaniu tych luk. Bardzo dziękuję i zapraszam do wspólnej dyskusji. Paulina, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby to, co powiedziałaś, czyli najpierw slow, a potem fast, faktycznie stawało się coraz bardziej obowiązującą rzeczywistością. I myślę, że tak powiem, będziemy to obserwować w ciągu najbliższych lat. Widzieli Państwo, jak ciężko jest mówić o tym spotkaniu, nie mówiąc o wynikach. One faktycznie mają dzisiaj swoją premierę. Za chwileczkę poznacie Państwo zaledwie część. Tę część, która będzie wspierała nas w prowadzeniu dyskusji, ale cały raport jest od dzisiaj do Państwa dyspozycji do pobrania na stronie. Tak jak wspomniała Paulina Zadura, będziemy rozmawiać o zapotrzebowaniu na kompetencje, będziemy rozmawiać o roli edukacji i będziemy również rozmawiać o przyszłości tej branży, przyglądać się jej zarówno w kontekście tych świetlanych elementów, ale też luk i wyzwań, które przed tą branżą stoją. Jak tradycja już nakazuje, nasze spotkania odbywają się w dwóch częściach. Branżowe czwartki zawsze składają się z dwóch elementów. W pierwszym z nich w szczególności skupimy się na kompetencjach, ale zanim do tego przejdziemy, chcemy Państwa wprowadzić w sam raport, w wybrane wyniki badań. Wprowadzenia do tych wyników dokonają pani Joanna Orłowska, która od kilkunastu lat zaangażowana jest w projektowanie, koordynowanie, a także realizację projektów badawczych. Autorka i współautorka wielu publikacji i, co ważne dla dzisiejszego spotkania, koordynatorka branżowego bilansu kapitału ludzkiego w branży przemysłu mody i innowacyjności. Ja, Anno, witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Drugim prowadzącym jest pan Robert Zakrzewski, który w PARP-ie od wielu lat zajmuje się projektami dotyczącymi przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, otoczenia biznesu. I znowu to, co najważniejsze dla dzisiejszego spotkania, koordynator projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w PARP. Robercie, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pozostaje mi oddać głos i zaprosić Państwa do poznania zaledwie początku i kilku wybranych wyników. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu najważniejsze wnioski z pierwszej edycji badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży mody i innowacyjnych tekstyliów. Na początek chciałabym przedstawić kilka informacji ogólnych o projekcie. Prosiłabym o prezentację. Dzień dobry. Tak, mamy prezentację. Kilka informacji o naszym projekcie. Co było jego celem, kiedy był realizowany, z kim realizowaliśmy nasze badanie. Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat obecnego, przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w sektorze mody i innowacyjnych tekstyliów. Termin realizacji pierwszej edycji naszego badania przypadł na okres od grudnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy badania jakościowe, wywiady indywidualne, wywiady grupowe z pracodawcami, z ekspertami branżowymi, z ekspertami edukacyjnymi i HR. Zrealizowaliśmy badanie delfickie, a także badanie ilościowe na dwóch próbach. Pierwszą próbą to była ogólnopolska reprezentatywna próba pracodawców z sektora
I drugą próbą była próba pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w branży. Jak rozumieliśmy branżę? Branżę definiowaliśmy poprzez dwa kody PKD, C13 produkcję wyrobów tekstylnych i C14 produkcję odzieży. Tak jak już powiedziała pani Paulina, wykonawcą była firma IBC Group. Jednym z zadań w trakcie realizacji badania była identyfikacja głównych procesów biznesowych i kluczowych stanowisk. Dla tych stanowisk opracowano profile kompetencyjne, które potem były weryfikowane na etapie dalszych badań. Z osób, które były zatrudnione na kluczowych stanowiskach w branży, rekrutowali się także przedstawiciele respondentów w badaniu ilościowym. Widzicie tutaj Państwo na slajdzie cztery główne procesy biznesowe i przyporządkowane im kluczowe stanowiska. I tak mamy proces kreacji jako pierwszy proces. W jego ramach mamy następujące kluczowe stanowiska. Projektant odzieży, konstruktor odzieży, technolog odzieży, specjalista do spraw innowacyjnych materiałów, badacz trendów. Mamy również proces produkcji odzieży z kluczowymi stanowiskami takimi jak krojczy, szwacz, krawiec, menadżer do spraw produkcji odzieży. W procesie zarządzania relacjami z klientami najważniejszymi kluczowymi stanowiskami to są specjalista do spraw social mediów i specjalista do spraw CSR-u. I w procesie zarządzania produktem kluczowym stanowiskiem jest specjalista do spraw marketingu. Przedstawię teraz Państwu wyniki naszego badania w zakresie oceny i rozwoju kompetencji naszych pracowników w branży. Wyniki badania pokazują, że większość badanych przedsiębiorców, łącznie 66%, sprawdza, jakich umiejętności brakuje ich pracownikom, przy czym 29% dokonuje oceny systematycznie co najmniej raz w roku, zaś 37% ocenia sporadycznie, rzadziej niż raz na rok. Najczęściej wykorzystywaną metodą w celu oceny zapotrzebowania pracowników na konkretne kompetencje jest rozmowa z przełożonym. Takie wskazanie dokonało 67% naszych respondentów. 22% wskazań padło na testy pracownicze, 16% na ocenę opisową, 9% wykorzystuje kwestionariusz oceny. Tyle samo procent pozyskuje informacje od współpracowników, od przełożonego, od klientów. 8% dokonuje oceny poprzez ocenę realizacji postawionych celów. Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo łącznie to jest 75%, zadeklarowało, że umiejętności pracowników są w pełni zadowalające i nie ma potrzeby doskonalenia pracowników. Dla 20% przedsiębiorców umiejętności ich pracowników są zadowalające, ale jednak w pewnych obszarach pracownicy wymagają rozwoju. Jedynie 5% naszych respondentów stwierdziło, że umiejętności nie są wystarczające i pracownicy wymagają szkolenia lub innych działań rozwijających. Co się zatem dzieje, kiedy tych kompetencji brakuje? Najczęściej podejmowanym działaniem wówczas jest doszkalanie pracowników, a 60% wszystkich pracodawców zadeklarowało taką formę działania. Zatrudnianie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie umiejętności zadeklarowało 35% respondentów. 12% zatrudnia po prostu nowych pracowników, których następnie szkoli. 9% reorganizuje firmę, aby lepiej wykorzystać istniejące umiejętności pracowników. Natomiast 9%, mimo iż tych kompetencji brakuje, nie podejmuje żadnych działań. W trakcie wywiadów pytano też o korzystanie z różnych form rozwoju kompetencji pracowników, zarówno te formy, które odbywają się w miejscu pracy, jak też te poza nią. Przede wszystkim należy stwierdzić, że korzystanie z przynajmniej jednej formy rozwoju kompetencji zadeklarowało 76% przedsiębiorstw, ale 24% nie korzystało z żadnej formy rozwoju kompetencji swoich pracowników. 42% pracodawców wskazuje, że rozwój umiejętności miękkich jest ważny. Jest ważnym elementem przygotowującym do pracy w branży.
I co istotne, 75% naszych respondentów było zdania, że umiejętności absolwentów wchodzących na rynek pracy są wystarczające. Co zamierzają pracodawcy działać w zakresie kompetencji w najbliższych 3 latach? Przede wszystkim należy stwierdzić, że preferują te formy rozwoju kompetencji pracowników, które odbywają się w miejscu pracy. 41% respondentów zamierza w najbliższych 3 latach wykorzystać do tego celu instruktaże dotyczące obsługi nowego sprzętu, maszyn, oprogramowania. 31% zamierza wprowadzić bezpośrednią obserwację pracy innego pracownika. 27% stawia na kursy i szkolenia wewnętrzne realizowane przez własnych pracowników, którzy zapracują w danej firmie. 23% stawia na rotacje na stanowiskach pracy, aby pracownicy, którzy zmieniają miejsca pracy, stanowiska pracy, mogli lepiej zrozumieć i nauczyć się różnych umiejętności. Z form, które są realizowane poza miejscem pracy, największą popularnością, można tak powiedzieć, spotkało się udział pracowników w konferencjach lub seminariach, a też udział w wizytach studyjnych, wizytach w innych oddziałach partnerskich lub firmach. I z mojej strony to jest już wszystko. Oddaję głos Robertowi. Dziękuję Państwu. Dziękuję, Joanno. Ja teraz przedstawię wyniki badania BBKL dla branży moda i innowacyjne tekstylia dotyczące zapotrzebowania na pracowników oraz oceny warunków pracy w sektorze. Wyniki badania pracodawców pokazały, że 20% spośród wszystkich badanych firm poszukiwało nowych pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wyniki te różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym większe było zapotrzebowanie na pracowników. I w przypadku mikrofirm odsetek ten wynosił 14%, w przypadku firm średnich oraz dużych 33%. Przy czym należy wziąć pod uwagę też termin realizacji badania. Było ono przeprowadzane w sierpniu 2021 roku, czyli to pytanie ostatnich 12 miesięcy obejmowało także miesiące zmniejszonej aktywności przedsiębiorstw branży, co było wynikiem pandemii koronawirusa. Połowa pracodawców, którzy prowadzili rekrutację w ciągu ostatnich 12 miesięcy, miała problemy ze znalezieniem pracowników. I tutaj w największym stopniu dotyczyło to mikrofirm, w nieco mniejszym średnich i dużych firm. I najczęściej wskazywanym problemem z zatrudnieniem nowych osób było małe zainteresowanie ofertą pracy. Takiej odpowiedzi udzieliło 59% pracodawców. Innymi rzadziej wskazywanymi problemami były rezygnacje spełniających oczekiwań firmy kandydatów ze względu na nieodpowiednie warunki zatrudnienia, niski prestiż zawodu, niskie potencjalne zarobki w razie podjęcia pracy oraz brak jasnych ścieżek awansu i kariery. Pracodawcom również zadano pytanie o prognozy dotyczące zatrudnienia w firmach branży w perspektywie następnych 3 lat. I 18% pracodawców przewiduje, że w kolejnych 3 latach zatrudnienie w ich firmach wzrośnie. Większość z nich, bo 73%, uważa, że pozostanie na tym samym poziomie, a tylko nieliczni przedsiębiorcy są zdania, że zatrudnienie w ich firmach się zmniejszy. W przypadku tego pytania nie odnotowano istotnych różnic, jeżeli chodzi o wielkość firm. I jest to dość optymistyczna prognoza pokazująca, że w kolejnych najbliższych latach zatrudnienie w branży może wzrosnąć. Choć druga edycja badania, która się niedługo rozpocznie, pewnie pokaże, jak na te prognozy wpłynie obecna sytuacja. I największy wzrost zatrudnienia przewidywany jest dla stanowisk szwaczki czy krawca. Przy czym zdaniem ekspertów, którzy uczestniczyli w badaniach delfickich, większy popyt na te stanowiska
w przyszłości spowodowany będzie także starzeniem się kadr oraz brakiem zastępowalności pokoleniowej pracowników na tych stanowiskach. Warte są również wymienienia stanowiska specjalisty do spraw innowacyjnych materiałów czy badaczy trendów. Wzrost ten jest związany ze wzrostem udziału nowych innowacyjnych materiałów używanych do produkcji. Zdecydowana większość pracodawców wymaga, aby pracownicy, którzy są zatrudnieni na kluczowych stanowiskach, posiadali odpowiednie doświadczenie zawodowe i dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych jako specjalista do spraw CSR czy konstruktor odzieży, także specjalista do spraw social media czy krawiec czy krojczy. Niższe odsetki dotyczą pozostałych stanowisk, trzeba tutaj dodać, że one nie były niższe niż 70%. I aby podjąć pracę na 10 spośród 12 kluczowych stanowisk, niezbędne jest uzyskanie wykształcenia średniego technicznego na kierunku związanym z branżą. Wykształcenie wyższe potrzebne jest w przypadku projektantów odzieży oraz specjalistów do spraw marketingu. Teraz przedstawię wyniki dotyczące oceny warunków pracy w sektorze. Opierają się one na badaniu pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach. I zdecydowana większość badanych pracowników jest zadowolona z wykonywanej swojej pracy. Taką opinię zadeklarowało aż 90% z nich. Jedynie 4% wszystkich pracowników określiło, że nie są zadowoleni ze swojej pracy. I właśnie wyniki badania BBKL pokazują, że opinie pracodawców i pracowników uzupełniają się. Pracodawcy są zadowoleni z umiejętności swoich pracowników, a badani pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach są zadowoleni ze swojej pracy. Wymiary zadowolenia z obecnej pracy, poszczególne aspekty zadowolenia osiągają właściwie różnice pomiędzy tymi aspektami nie są duże. Badani pracownicy są zadowoleni z relacji z pracownikami, z relacji z przełożonymi, z warunkami pracy. Stosunkowo najniższa ocena dotyczyła możliwości awansu 77%. Ale ten wynik to cały czas jest stosunkowo wysokie zadowolenie. Pracowników zapytano także, poproszono ich właściwie o ocenę stwierdzeń dotyczących różnych aspektów pracy w odniesieniu do ich stanowisk. Najlepiej ocenianymi przez badanych pracowników aspektami pracy są poczucie sensu jej wykonywania oraz robienie tego, co się lubi, możliwość współpracy z osobami, które są dobre w tym, co robią, czy poczucie wykorzystania w pracy wiedzy, umiejętności, a także dobra atmosfera w miejscu pracy, czy możliwość realizacji własnych pomysłów. Ważne są też relacje z przełożonymi. Większość pracowników, która zatrudnionych jest na kluczowych stanowiskach, jest zadowolona z relacji z własnymi przełożonymi. Uważają, że przełożeni odnoszą się do nich z szacunkiem, zgadzają się, że są osobami kompetentnymi, odpowiedzialnymi, potrafiącymi podjąć decyzje. Połowa badanych pracowników jest angażowana przez swoich przełożonych w podejmowanie decyzji, które mają wpływ na ich pracę. Pracowników zapytano także o aspekty, które mogą stanowić utrudnienie w codziennej pracy. I najczęściej było to wykonywanie podobnych zadań każdego dnia. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 84% z nich. Ponadto problemami mogą być zbyt dużo zadań, by wykonać je na czas, częste wykonywanie zadań zbyt prostych w stosunku do posiadanych umiejętności, brak wiedzy lub umiejętności, by dobrze wykonywać zadania w pracy. 58% wskazało, że zgodziło się ze stwierdzeniem, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie, a blisko połowa ma poczucie wykonywania zadań zbyt trudnych w stosunku do posiadanych umiejętności. Jako podsumowanie oceny warunków pracy w sektorze, warto dodać, że 95% pracowników biorących udział w badaniu deklaruje, że nie poszukuje obecnie innej pracy. To już był ostatni slajd z tej prezentacji. Kolejne wyniki badania dotyczące takich wątków jak przygotowanie do pracy w branży czy
kompetencje przyszłości oraz bilans kompetencji zostaną zaprezentowane w dalszej części webinarium. Dziękuję Państwu za uwagę i przekazuję głos Monice. Bardzo Wam dziękuję za wprowadzenie. Nie wiem jak, ale tak, w tak krótkim czasie pokazaliście faktycznie ogrom wyników mówiących o sytuacji w branży i ocenie pracowników pracy w tej branży. Bardzo Wam za to dziękuję. I tak jak Robert już zapowiedział, zapraszam Państwa do pierwszego bloku. Do pierwszego bloku, w którym będziemy rozmawiać o kompetencjach. O kompetencjach, o pracownikach w tym sektorze dziś i pracownikach w tym sektorze jutro. Wystąpienia wprowadzającego i kolejnego kawałka wiedzy dokona Barbara Worek, doktor habilitowana, profesor UJ, reprezentująca Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że też co ważne, Barbara Worek jest od samego początku, od 2009 roku związana z bilansem kapitału ludzkiego, więc zna te wyniki zarówno w ujęciu całościowym, jak i w poszczególnych sektorach, jak mało kto. Oddaję głos, jakie będą kompetencje przyszłości, jakich kompetencji poszukuje ta branża. Bardzo dziękuję Moniko za oddanie głosu, bardzo dziękuję za wprowadzenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem i że mogę zaprezentować Państwu taki maleńki wycinek badań dotyczących kompetencji przyszłości, wyzwań kompetencyjnych w sektorze mody innowacyjnych tekstyliów. A cieszę się szczególnie, że mogę w tym sektorze pełnić rolę takiej osoby wspierającej realizację badania, dlatego proszę Państwa, że pierwsze moje wykształcenie to jest technikum odzieżowe, więc powiedziałam, że w tym sektorze odnajduję się też dość dobrze, nie tylko jako specjalista do spraw badań, ale mam poczucie, że rozumiem procesy, o których rozmawiamy. Proszę Państwa, ja chciałam tę moją prezentację trochę w taką klamrę, powiedziałam, trzech elementów objąć, ująć, zawrzeć. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że to, jakich kompetencji będziemy potrzebowali w sektorze, jest uzależnione przede wszystkim od tego, jak będzie się zmieniało otoczenie sektora, prawda? Czyli te kompetencje z przyszłości będą konsekwencją tego, co się będzie działo w otoczeniu, jak będzie się zmieniała technologia, prawda? Jak będą się zmieniały trendy zachowania konsumenckie, prawda? Co się będzie działo, krótko mówiąc, na świecie. Z drugiej strony też te wyzwania kompetencyjne są uwarunkowane tym, gdzie jesteśmy tu i teraz, czyli z jakim potencjałem, z jakimi możliwościami, ale też deficytami wchodzimy właśnie w tę przyszłość, która się przed nami otwiera. Stąd takie, powiedziałabym, trzy odsłony tej dzisiejszej prezentacji. Sektor tu i teraz, i tutaj trochę powtórzę to, o czym mówiła Joanna Orłowska i Robert Zakrzewski. Później będę chciała bardzo krótko powiedzieć Państwu, jakie wyzwania przed sektorem się rysują w najbliższej przyszłości. To będzie rozwijał później Jakub Wróblewski w drugiej części dzisiejszego spotkania. No i wreszcie króciutko powiem Państwu o tym, no właśnie jakie wyzwania kompetencyjne się rysują w tym sektorze na podstawie właśnie bilansu kompetencji, który był przedstawiony. Czyli spójrzmy na sektor tu i teraz. Jak wspomniał Robert Zakrzewski, badania były realizowane ilościowe w sierpniu 2021 roku, jakościowe na początku 2021 roku, czyli to był czas, kiedy sektor doświadczał różnego rodzaju trudności związanych właśnie z obostrzeniami wywołanymi przez pandemię koronawirusa. No i te trudności bardzo mocno wybrzmiały w naszych badaniach. Możemy powiedzieć, że ten sektor, no podobnie jak też inne sektory, takie sektory, w których dominują podmioty mikro, małe firmy, prawda, które też bardzo często nie mają takiego dużego zaplecza kapitałowego, które są no, uzależnione na przykład od jednych odbiorców, zamówień, no to takie podmioty są silnie wrażliwe na zmiany w otoczeniu, no i te zmiany były widoczne
znaczy w deklaracjach naszych badanych, prawda, że ta pandemia bardzo mocno właśnie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jedni z tymi wyzwaniami poradzili sobie lepiej, inni gorzej, wykorzystywali różnego rodzaju szanse, jakie się rysowały na przykład w postaci, no właśnie, na przykład przygotowania, nie wiem, maseczek, różnego rodzaju materiałów, prawda, takich, które w czasie pandemii były potrzebne. Tym niemniej negatywny wpływ pandemii na popyt odnotowało blisko połowa badanych przedsiębiorstw. Wskazywano też na trudność z dostępnością materiałów i surowców. I tutaj aż 60% na tą stronę związaną z dostępem materiałów jako na trudność, która pojawiła się w pandemii, wskazano. No i też właśnie chciałam powtórzyć jeszcze to, co jest ogromnym wyzwaniem w tym sektorze, o czym rozmawiamy od początku, gdy zaczęliśmy współpracować z Radą Sektorową, czyli niewystarczająca podaż nowych kadr, obserwowalna luka pokoleniowa i to bardzo mocno właśnie wybrzmiało w badaniach jakościowych, no i ilościowych oczywiście też. I też jak wspomniał już Robert, to czego doświadczają pracodawcy, to małe zainteresowanie ofertami pracy, które jest głównym powodem trudności rekrutacyjnych. No zresztą w tym momencie to ten problem jest powszechny, powiedziałabym, w różnych sektorach, prawda? To nie tylko kwestia tego sektora. Jak deklarują pracodawcy, z którymi rozmawiamy przy różnych okazjach, no właściwie trochę mniejszą wagę zaczynamy przywiązywać do wymagań kompetencyjnych, prawda? Pracodawcy deklarują, że są w stanie wyposażyć kandydatów w odpowiednie umiejętności, takie zawodowe, jeśli tylko mają oni chęć podjęcia pracy, prawda? Są gotowi do uczenia się, no to wtedy pracodawcy deklarują właśnie, że tych pracowników są gotowi przyjąć, no ale problem polega na tym, że tych kandydatów po prostu nie mamy, tak? Kandydatów, którzy chcieliby wykonywać pracę, na którą jest zapotrzebowanie w tym sektorze. W tym kontekście trochę, przepraszam, że taką dygresję wprowadzę, w tym kontekście tak myślę trochę o Ukrainie, prawda? O uchodźcach też z Ukrainy. Mamy głównie kobiety, więc no myślę, że ten sektor mógłby być takim obszarem, gdzie właśnie mogłyby one znaleźć zatrudnienie. No to jest wyzwanie bardzo szerokie, w ogóle dyskutowane obecnie. Proszę Państwa, jeśli idzie o... No już. Nie wiem, dlaczego slajd nie chce mi się... O już, mam nadzieję, że nie pójdziemy tak, że raz tylko się zmieni. Kadry sektora, tak? No bo właśnie tu mamy sektor jako całość. Teraz z jakimi uwarunkowaniami wchodzimy w tę przyszłość obecnie? Jak wspomniał Robert, w sektorze, pracodawcy sektora deklarują wysoką ocenę umiejętności pracowników. Są zadowoleni z tych umiejętności, deklarują też brak potrzeby inwestycji w rozwój kompetencji. To tak tylko chciałam zaakcentować, że to też obserwujemy we wszystkich sektorach, że w zasadzie pracodawcy deklarują, że pracownicy są nie tylko absolwenci, ale i pracownicy posiadają właśnie wystarczające kompetencje. To trochę, że tak powiem, znów stoi w opozycji, czy wzbudza taką refleksję na temat tego, takiej dyskusji, która no bardzo często też w badaniach jakościowych ma miejsce i też w mediach, prawda, że jednak absolwenci nie są najlepiej przygotowani do pracy z jednej strony, a z drugiej strony właśnie, z drugiej strony, no tutaj w badaniach widzimy właściwie w każdym kompetencje są rozwijane głównie na stanowisku pracy. I ja muszę Państwu powiedzieć, że mi się to bardzo podoba, bo od dawna też w badaniach BKL-u podkreślamy to, że jeśli idzie o rozwój kompetencji zawodowych, zwłaszcza w przypadku takich stanowisk pracowniczych, to ten rozwój ma miejsce głównie na stanowisku pracy. Więc te formy nieodrywające od stanowiska są niezwykle ważne. Także z tych wyników też bardzo się cieszymy. Jak Robert wspomniał, 14% pracodawców deklarowało zwiększenie zatrudnienia w najbliższych latach, ale generalnie tym takim głównym trendem, no to powiedziałabym, że jest taka przewidywana stabilizacja zatrudnienia w sektorze, prawda? Co jest też pozytywne w tym sensie, że no nie przewidujemy tutaj radykalnych spadków zatrudnienia. I no właśnie pracownicy też nie zamierzają zmieniać tej pracy, czyli mamy takie
zmieniać. To jest też ciekawe, proszę Państwa, w kontekście takiej dyskusji też medialnej, prawda? Gdyby Państwo przejrzeli artykuły prasowe, które się ukazywały w ostatnim czasie odnośnie właśnie pracy szwaczek, prawda, pracy w sektorze, to one są bardzo negatywne i to chciałam Państwu też pod rozwagę dać do dyskusji takiej, tak? Jak to jest? Czy te wyniki badań no, pokazują nam taką pozytywną jednak stronę, jeśli chodzi o zadowolenie z pracy pracowników, natomiast mamy bardzo zły wizerunek medialny sektora, prawda? Szwaczki, tak, w bardzo złych warunkach, tak, trudne warunki pracy i tak dalej. Więc jeszcze jedna kwestia, silna presja związana z oczekiwaniem wysokiej wydajności, to jest podkreślane przez pracowników. Czy oni mówili często, że oczekuje się od nich wykonywania pracy, która wymaga wyższych kompetencji niż oni posiadają, ale jak tłumaczono, chodzi głównie o to, że tutaj jest ta silna presja pracy na akord, prawda? Że w krótkim okresie czasu musimy wykonywać bardzo dużą liczbę zadań, co jest właśnie utrudnieniem. Więc w kontekście też, prawda, wyzwań kompetencyjnych w przyszłości, to myślmy o tym wizerunku sektora, prawda, i o tym, jak pracownicy rzeczywiście postrzegają sektor. No i wreszcie kierunki rozwoju i wyzwania. Tak jak wspomniałam, o wyzwaniach więcej będziemy rozmawiać w tej drugiej części naszego dzisiejszego wydarzenia. Będzie o tym mówił Jakub Wróblewski. Natomiast no właśnie, żeby jakby zrozumieć, jakich kompetencji będziemy potrzebować, to dosłownie krótko chciałam zarysować te wyzwania. Te wyzwania podzielono na społeczne i środowiskowe, gospodarcze, technologiczne i prawne. No i wśród tych społecznych i środowiskowych na bardzo mocno wybrzmiały kwestie dotyczące właśnie ekologii i związanych z tym standardów produkcji, kwestie związane z fair trade, prawda, sprawiedliwy handel. I wspomniano już przez panią dyrektor Paulinę Zadurę slow fashion, prawda, czyli też właśnie odzież wysokiej jakości. No to ja myślę, że to bardzo mocno też teraz widać w politykach unijnych, które też w tym kierunku zmierzają, więc no, ten trend jest dostrzegany przez pracodawców w sektorze i powiedziałabym bardzo, pewno będzie wspierany również przez działania, które są podejmowane na poziomie Unii Europejskiej. Też w kontekście choćby transformacji energetycznej, w której jesteśmy i przed której wyzwaniami coraz bardziej stoimy. No i wreszcie trendy gospodarcze, to właśnie tutaj pojawia się e-commerce jako takie duże wyzwanie dla branży, stąd też no właśnie kwestia pozyskania pracowników do sprzedaży online. No i pamiętajmy, że tutaj konkurujemy z innymi sektorami, bo ci pracownicy są potrzebni wszędzie. Na pewno ogromnym wyzwaniem jest znalezienie pracowników na stanowiska produkcyjne. Tutaj widzimy, że te deficyty są duże, a kandydatów nie ma. No i wreszcie kompetencje związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem. Jeśli idzie o wyzwania takie technologiczne, no to pojawiają się wyzwania związane z technologiami, które choćby umożliwiają mierzenie ubrań zdalnie, prawda, personalizowanie tych produktów jeszcze przed odbiorem, więc no, to na pewno jest ogromne, duże wyzwanie takie technologiczne. Wyzwaniem jest też znalezienie lokalnych dostawców materiałów, skrócenie łańcucha dostaw. No i prawne. Tutaj wskazywano na taką regulację, taką kwestię jak potrzebę tworzenia regulacji, które będą ułatwiały identyfikację polskich produktów, no i kwestie związane z ochroną własności intelektualnej. No i teraz spójrzmy właśnie na te stanowiska i kompetencje przyszłości. No ja zaprezentuję Państwu oczywiście taki bardzo maleńki wycinek. Odsyłam Państwa do raportu. Tam na kilku, chyba więcej niż kilkunastu stronach, spora część raportu dotyczy właśnie tych stanowisk i wyzwań kompetencyjnych przyszłości. Ja chcę się odnieść tylko do takich kwestii jak ogólnie najpierw, to chciałam zwrócić Państwu uwagę, że w BKL-u zidentyfikowano dużo stanowisk, które będą miały znaczenie w przyszłości i te stanowiska były, prawda, prezentowane pracodawcom do oceny i o nich dyskutowali eksperci, no właśnie specjalista do spraw CSR-u, do specjalista do spraw e-commerce, ten badacz trendów, prawda, to są już takie nowe stanowiska, bym powiedziała trochę, ale nie zidentyfikowano, nie pojawiły się takie nowe zupełnie stanowiska, których my byśmy nie dostrzegali, prawda, obecnie, których byśmy nie identyfikowali w BKL-u.
Natomiast bardzo mocno akcentowano stanowiska, w których obecnie już pojawiają się niedobory kompetencji i spodziewane są braki kompetencyjne i braki też no, kadrowe w zakresie właśnie kompetencji przyszłości. To jest między innymi takie stanowiska, tutaj chciałabym podkreślić, jak konstruktor odzieży, technolog odzieży, badacz trendów, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw social media i specjalista do spraw CSR. I ja tylko króciutko o tych deficytach kompetencyjnych i wyzwaniach kompetencyjnych dla tych stanowisk Państwu chciałam powiedzieć. Jeśli idzie o konstruktora odzieży, to tutaj wśród kompetencji niedoboru, a kompetencje niedoboru to według metodologii bilansu kapitału ludzkiego takie kompetencje, gdzie oczekiwania pracodawców są trochę wyższe niż ocena kompetencji pracowników, prawda? Czyli brakuje nam kompetencji, mamy pewne niedobory tutaj i wśród takich kompetencji pojawiła się umiejętność odczytania pierwowzoru, kalkulacja zużycia materiałów, tworzenie układów kroju. Proszę zwrócić uwagę, to kompetencje zawodowe. I tu będzie taka duża różnica, takie stricte, prawda? Takie stricte zawodowe. Tu będzie taka duża różnica pomiędzy właśnie tymi stanowiskami, nazwijmy to takimi produkcyjnymi, prawda, takimi na poziomie powiedzmy też stanowisk takiego średniego szczebla i tymi stanowiskami właśnie takimi, nazwijmy to bardziej specjalistycznymi, typu, no nie wiem, jak coś nowymi może, związanymi z nowymi technologiami, takimi jak specjalista do spraw choćby social media. Więc mamy takie kompetencje niedoboru, prawda? Z drugiej strony mamy lukę kompetencyjną, czyli mamy taką sytuację, gdzie pracodawcy deklarują, że mają trudności z pozyskaniem pracowników posiadających te kompetencje, które oni uznają za istotne. Czyli właśnie w przypadku konstruktorów odzieży to są takie kompetencje jak odszywanie pierwowzorów, kalkulacja zużycia materiałów, przygotowanie szablonów do produkcji przemysłowej czy tworzenie układów kroju. Co ciekawe, proszę Państwa, w przypadku tego stanowiska deklarowano, że no, nie będzie następowała zmiana znaczenia kompetencji w przyszłości, czyli będziemy oczekiwać tych samych kompetencji niejako na tym samym poziomie, prawda? Czyli nie mamy tutaj radykalnego wzrostu, że no, pewne kompetencje w przypadku tego stanowiska będą zwiększały swoje znaczenie w przyszłości. Jak to wygląda w przypadku technologa odzieży? No tutaj w przypadku tego stanowiska identyfikowano, znaczy występowało, czy zaobserwowano występowanie dość dużej luki kompetencyjnej, czyli mamy braki w tych kompetencjach, które są uznawane za relatywnie ważniejsze, no i występują trudności z pozyskaniem tych kompetencji. No to jest taka ciekawa, proszę Państwa, też jakby w kontekście dyskusji, prawda? Mówimy, że jesteśmy zadowoleni z kompetencji naszych pracowników, ale w przypadku na przykład takich kluczowych stanowisk mamy tą lukę kompetencyjną. No i ta luka to umiejętność wyboru technologii do wykonywania wyrobów, znajomość nowych trendów technologicznych w branży odzieżowej, umiejętność skoordynowania kolejnych etapów produkcji, umiejętność prowadzenia kontroli jakości materiałów odzieżowych, umiejętność organizowania wytwarzania odzieży miarowej i doświadczenia zawodowe w pracy z materiałami. No i na koniec ostatnie stanowisko, specjalista do spraw CSR. Celowo wybrałam takie różne, tak żebyśmy zobaczyli właśnie też te różne wyzwania kompetencyjne. No i jeśli idzie o specjalistę do spraw CSR, to w kompetencjach, które trudno pozyskać obecnie i które będą ważne w przyszłości, znajdowały się takie kompetencje jak umiejętność pracy zespołowej, dążenie do osiągnięć, zorientowanie na cel, znajomość narzędzi i metod prowadzących do osiągania proekologicznych celów firmy, tutaj te cele ekologiczne się pojawiają, umiejętność posługiwania się językami obcymi, w szczególności językiem angielskim, znajomość zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, i umiejętność uwzględnienia etycznych rozwiązań w strategii biznesowej firmy, prawda? To widać bardzo wyraźnie, jak te wyzwania kompetencyjne są mocno powiązane właśnie z trendami. No i tutaj również możemy w przypadku tego stanowiska wskazać kompetencje niedoboru, czyli takie właśnie, gdzie pracownikom obecnie już brakuje kompetencji, znaczy kompetencje ich są niewystarczające z punktu widzenia oczekiwań pracodawców. I tutaj jest znajomość narzędzi i metod prowadzących do osiągnięcia proekologicznych celów firmy, wiedza z zakresu ekologii, ochrony środowiska,
umiejętność uwzględniania etycznych rozwiązań strategii biznesowej firmy. Czyli proszę zobaczyć, te kwestie związane właśnie ze środowiskiem, prawda, z ekologią, pojawiają się jako bardzo ważne w przypadku tego stanowiska. Ja bardzo Państwu już dziękuję za uwagę. Oddaję głos Monice i odsyłam, znaczy oczywiście zapraszam Państwa na dyskusję panelową, ale odsyłam też Państwa do raportu. Bardzo Państwu dziękuję. Basia, bardzo dziękuję za tę prezentację i w szczególności dziękuję za pokazanie tak różnorodnych stanowisk związanych z tą branżą, bo to jeszcze mocniej stawia wyzwanie i zaprasza do dyskusji, jak myśląc o tak dużej rozpiętości potrzebnych stanowisk, zapewnić wykwalifikowane kadry dla przemysłów mody i innowacyjnych tekstyliów. Dziękuję, Basia, za wprowadzenie. Szanowni Państwo, to moment, w którym chciałabym przedstawić ekspertów, praktyków, którzy zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami właśnie na tak postawiony temat. Jak zapewnić wykwalifikowane kadry dla przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów? Witam serdecznie czterech ekspertów. Witam panią Annę Toberę, reprezentującą AT Consulting, praktyka w obszarze rozwoju kompetencji kadry technicznej oraz kadry zarządzającej produkcją w tym sektorze. Pani Anna mówi sama o sobie, że specjalizuje się w organizacji linii produkcyjnych i prowadzeniu projektów związanych z poprawą wydajności i jakości pracy firm w tym sektorze. Pani Anno, witam. Witam serdecznie. Jest z nami również pan Wiesław Wójcik, ekspert branży mody i edukacji dla przemysłu mody, fundator Fundacji Animacji Przedsiębiorczości oraz wiceprezes zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. I myślę też, co ważne w kontekście wielu doświadczeń, o których przeczytałam, również twórca projektu Nauczyciel Szkoły Odzieżowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie Przemysłu oraz projektu Sieciowanie Europejskich Szkół Mody. Panie Wiesławie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również dr Aleksandra Jacka-Krepeć, reprezentująca Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, historyczka mody i sztuki, adiunktka Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pani Aleksandro, witam na pokładzie. Dzień dobry. Jest z nami również pani Anna Wójcik, przedsiębiorca, krawiec, konstruktor, technolog, koordynator produkcji. Ja pozwolę sobie przytoczyć lata, bo one są w notce. Od 30 lat opracowuję wzory odzieżowe dla klientów indywidualnych, ale też marek odzieżowych. Pani Anna reprezentuje też Sektorową Radę do Spraw Kompetencji Mody i Innowacyjnych. Pani Anno, witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak zapewnić wykwalifikowane kadry do tego sektora, ja bym oddała głos panu Wiesławowi Wójcikowi, bo myślę, że też pokazanie jeszcze kilku liczb, które będą budowały ramę do naszej dyskusji, które są bardzo charakterystyczne i charakteryzujące tą branżę, będą stanowiły dodatkową, dobrą podstawę dyskusji o tym, jak. Panie Wiesławie, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pierwszą część chciałbym przedstawić w imieniu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, którego jestem jednym z wiceprezesów od 13 lat. Cyfry są takie, ja będę mówił w miarę zwięźle. Mamy ponad 40 tysięcy zakładów odzieżowych, tekstylnych i skórzanych. To jest łączna ich suma. To daje zatrudnienie około 200 tysiącom osób. Przy czym ważne jest, żeby pamiętać, że 90% z tych firm to są firmy mikro, czyli od jednej osoby indywidualnych działalności gospodarczych po 9 osób, małe firmy. To jest dość ważne w kontekście tego, co ja będę chciał później powiedzieć. 7% to są małe firmy, 2% średnie firmy i duże. No, mamy jakby ogromny potencjał. Według Unii Europejskiej jesteśmy na czwartym miejscu pod względem liczby zakładów i zatrudnionych w tym sektorze. To też jest ważna informacja z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania ewentualnie na ustawodawcę, gdybyśmy chcieli zmienić przepisy
które w mojej ocenie będą do zmiany, jeżeli będziemy chcieli poprawić sytuację, ale o tym troszkę później. Mamy też chwilę dziejową, na którą dwa ważne zdarzenia mają potężny wpływ. Ja działam w branży ćwierć wieku blisko, mam też własny zakład odzieżowy od ponad 20 lat, więc pewne rzeczy widziałem już, ale tego, co się wydarzyło przez ostatnie 2 lata, nie widziałem. Nic podobnego, co miałoby taki wpływ na naszą branżę, nie widziałem. Po pierwsze, pandemia. W 2021 roku, to już wcześniej było powiedziane, mniej więcej w jaki sposób pandemia wpłynęła na branżę. Ja Państwu powiem to od innej strony, która dzisiaj będzie omawiana. Straciliśmy 21 tysięcy ponad ludzi do pracy w 2021 roku. 21 tysięcy szwaczek. Połowę z tego w mikroprzedsiębiorstwach, połowę w małych przedsiębiorstwach. To jest jeden rok. To jest ogromna, ogromna wartość. Jeżeli mówimy, że zatrudniamy 200 tysięcy osób, to jest 10%. Więc naciski. Jeżeli mówimy, że szkoły odzieżowe dostarczają nam, kończy szkoły odzieżowe łącznie, których jest 50 kilka szkół przemysłu mody i 100 kilkadziesiąt, nawet mówi się 180 szkół branżowych, które gdzieś tam w mniejszym stopniu w klasach łączonych czy w jakichś innych formach kształcą absolwentów, uczniów do przemysłu mody. Jeżeli mówimy, że kończy w ciągu roku 1500 osób i z tego 1/3 zaledwie chce cokolwiek robić z tą wiedzą w tej branży, czyli mówimy o kilkuset osobach, to w sytuacji niedoboru kilkudziesięciu tysięcy pracowników, proszę sobie to uświadomić, to co byśmy zrobili w ciągu roku, 2-3 lat najbliższych, nawet jakbyśmy odnieśli w tym wielki sukces, jeżeli chodzi o dostarczanie kadr dla przemysłu mody poprzez szkolnictwo, to państwowe szkolnictwo, to jest to kropla w morzu. To jest to kropla w morzu. To jest tak, jakbyśmy zasypywali wielką wyrwę łyżeczką. Musimy zrobić coś natychmiast, co zupełnie da inne skalowanie rozwiązaniom. Oczywiście musimy pracować ze szkołami. Ja pracuję ze szkołami kilkanaście lat i wszystkie szkoły, które są aktywne, znają mnie i wiedzą, że zrobiłem dużo, ale mam też świadomość tego, co to może dać w stosunku do potrzeb. Dlatego najpotężniejszą bronią w tej chwili branży, jeżeli chodzi o uzupełnianie tych braków, jest praktyczne szkolenie do zawodu przez przedsiębiorców. Według mnie, według tego, co ja robię, co próbuję robić, to jest to, na co powinniśmy ogromną uwagę zwrócić teraz. Czyli stworzyć warunki dla przedsiębiorców, którzy są aktywnymi przedsiębiorcami, żeby oni mogli te szkolenia prowadzić. Nie wiem, czy jest dobry moment. Bo będziemy za chwileczkę o tym dyskutować i chciałabym zapytać, jakie jeszcze 2-3 ważne dane są istotne, żeby gdzieś zbudować ramę dla naszej dyskusji, bo o tej edukacji będziemy za chwileczkę rozmawiać we wspólnym gronie. No właściwie to są takie podstawowe wartości, można by jeszcze inne przedstawiać, tylko myślę, nie chodzi też o to, żeby tutaj szafować cyframi, chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, co jest ważne. Że mamy 1500 osób, które kończą rocznie te szkoły odzieżowe, a potrzeby są no 20-krotnie większe. No i to właściwie, jeśli chodzi o te cyfry, to tyle. Powiedział Pan, 1500 osób kończy rocznie szkoły. Potrzeby są 20-krotnie większe, a ja do tego wprowadzenia, za które bardzo serdecznie dziękuję, dołożę jeszcze jedną daną, która mówi o tym, że 59% pracodawców, którzy czynnie poszukiwali pracowników, miała problem ze znalezieniem ich do pracy w tej branży. I to jest trochę pytanie, bo poznaliśmy wyniki też związane z tym, że pracownicy, którzy są w poszczególnych miejscach pracy, dobrze je oceniają. Tam są wyniki pomiędzy 90 a 95% związane z relacjami z przełożonymi, z oceną jakości pracy, oceną warunków pracy. I to jest takie przekorne trochę pytanie do Państwa. Jeżeli jest tak dobrze, jeżeli z drugiej strony potrzeby są też tak duże, to
Jeżeli kończy chociażby te 1500 osób rocznie, to dlaczego tak wielu pracodawców ma tak duże trudności, aby pozyskać osoby do swojej pracy? Co nie działa, a co powinno zacząć działać albo być zmienione? Myślę, że to jest takie pytanie, które chciałabym trochę w telegraficznym skrócie, ale zadać każdemu z Państwa. Pokazują Państwo tą branżę bardzo mocno z różnych stron i chciałabym z tego skorzystać. Pani Anna Tobera. Ja jestem głosem trochę przedsiębiorców, ponieważ moja zawodowa praktyka, 33-letnia praktyka już z branżą odzieżową, jestem inżynierem odzieżownikiem, jak gdyby dała mi obraz zarówno z jednej strony, czyli spojrzenia na zarządzanie produkcją, ponieważ zarządzałam w dużych organizacjach produkcją, a z drugiej strony na wspomaganie przedsiębiorców w organizacji procesów produkcyjnych. I zgadzam się absolutnie z panem Wiesławem, siła jest w przedsiębiorcach. Dzisiaj niestety, ale wielu przedsiębiorców stoi przed pytaniem być albo nie być. Natomiast ja uważam, że wsparcie, mocne wsparcie przedsiębiorców i od strony merytorycznej, i od strony finansowej, różnego rodzaju dofinansowań pozwoli im szkolić swoje przyszłe kadry. Takie jest też moje doświadczenie z firmami, z którymi pracujemy. Najpierw pracujemy z osobami zatrudnionymi w firmie, one mają najwięcej umiejętności i próbujemy rozwijać te umiejętności. I oprócz edukacji, oczywiście fachowej edukacji, myślę, że to jest kierunek dla rozwoju tej branży. Zapraszam drugą osobę, pani Anna Wójcik. Pani Anno, gdyby Pani miała zwrócić uwagę na takie jeden, dwa kluczowe elementy, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, co nie działa, co można byłoby zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim brakuje takiego pomostu między takimi młodymi kadrami, czyli osobami, które kończą edukację formalną, a przychodzą do zatrudnienia. Brakuje tego czasu wśród przedsiębiorców i pewnych przepisów i może ustaleń, jak taki młody człowiek może w bardzo taki zachęcający sposób podjąć pracę w przedsiębiorstwie. Więc ja obserwuję to na co dzień z racji tego, że już w tej chwili nie prowadzę swojej działalności, ale współpracuję z wieloma przedsiębiorstwami i właśnie na tym etapie pojawia się też taki problem, że na przykład spółki w tej chwili nie mogą przyjąć w ramach na przykład cechu, współpracy z cechem, uczniów do przyuczenia do zawodu. Taki problem pojawił się dosłownie przed chwilą. No i to są takie aspekty, które trzeba szybciutko wykluczyć. To, co ja zauważam, to często przedsiębiorstwa, które mają problemy ze swoimi załogami, to jest też to, że nie potrafią dokładnie określić potrzeb, jakie widzą w potencjalnych swoich pracownikach. Chcieliby po prostu szybkiego efektu. Patrząc na sytuację, która jest i z którą się teraz na co dzień spotykam, to rzeczywiście rozwiązują to, bynajmniej na moim terenie, to są ziemie zachodnie, pracownicy właśnie ze wschodu, emigranci z Ukrainy, którzy są bardzo dobrze wyedukowani, jeżeli chodzi o zawody okołomodowe, ja to sobie tak w skrócie nazywam. I bynajmniej to, co sobie tutaj obserwuję, to oni mają ogromną łatwość właśnie tutaj pozyskiwania miejsc pracy w tej chwili. Więc to, co w mojej ocenie jest jakby natychmiast potrzebne, to wypracowanie takich zasad, również finansowania, pozwalających pracodawcom właśnie przeprowadzać takie szybkie i skuteczne szkolenia. No ale to jest tak, że to jest też, nie oszukujmy się, duży koszt dla pracowników, dla pracodawców. Oni muszą swoich pracowników po pierwsze też przygotować do tego, jak te kadry edukować. Muszą za tym iść też pewne finansowania, no więc dużo pracy przed nami, a to, co mogę na pewno stwierdzić, to wszyscy pracodawcy są absolutnie tego świadomi, że jeżeli nie podejmą działań, no to tych kadr mieć nie będą. Bardzo dziękuję. I trochę z perspektywy uczelni, trochę też z perspektywy pracy ze studentami i obserwacji od tej strony tego rynku,
Prosiłabym też o głos panią Aleksandrę. Dzień dobry. Ja tutaj bardzo się cieszę, że tu wiele ważnych pomysłów padło i one w sumie wszystkie zmierzają do takich trzech kluczowych rzeczy. Brak nam wszystkim przede wszystkim pomostu. Pierwszy raz się widzimy na żywo. Także ja myślę oczywiście o takich rozwiązaniach na już, na szybko. To na pewno jest to, o czym tutaj mówił pan Wiesław. Czy to będą szkoły przyzakładowe, czy tak jak mówiła pani Ania, to będą szybkie szkolenia. No ale ktoś musi pomóc nam je sfinansować, zorganizować. W innych państwach, gdzie branża ma trochę taką bardziej komfortową sytuację, rzeczywiście jest zwykle jakaś taka instytucja, która mocno kooperuje z państwem, ale też właśnie z uczelniami, z producentami, z muzeami, z miejscami wytwarzania też wiedzy o branży, bo tutaj gdzieś nad tymi wszystkimi problemami czuwa wspomniany na początku tego spotkania problem w ogóle z wizerunkiem branży i ja myślę, że to wszystko jest ściśle ze sobą powiązane. Troszeczkę gdzieś tam między wierszami padła kwestia finansowania, powiedzmy, tych szkoleń, ale nigdzie nie powiedzieliśmy o kwestii wynagrodzenia stanowisk i ta kwestia wynagrodzenia jest szalenie istotna tutaj, bo chcemy to nowe pokolenie zachęcić do pracy i ta też niechęć w podejmowaniu pracy na naszym rynku, no na pewno jest się nie związana z tym, po prostu jak wszyscy wiemy, jak wielkich kompetencji wymaga praca w branży. Okej, tylko jakby świat już jest w takim momencie przewartościowywania trochę tego, jaki ma cel sama branża w sobie. To jest oczywiście powiązane z ekologią, z etyką, czyli ile my za tą pracę płacimy, ile my chcemy zarobić. Wszyscy chcemy zarobić, tutaj nie o to chodzi, ale może możemy inaczej trochę rozdysponować te pieniądze. Ja myślę, że to jest też wątek, o którym powinniśmy jednak porozmawiać, bo no, tych młodych ludzi jest dzisiaj niewiele. Może trochę sytuacja Ukrainy rozwiąże nasz problem, ale to jest znowu rozwiązanie krótkoterminowe. Ten świat się bardzo zmienia, jest bardzo dynamiczny i tutaj myślę, że to wszystko razem jest bardzo czytelne, jak badamy historię. Tak? Brak szkół przyzakładowych to jest trochę osiągnięcie i efekt tego, co się stało we wczesnych latach 90., prawda? Ten spadek liczby w ogóle szkół odzieżowych, technologicznych. Mamy tutaj szansę właśnie w tym takim trudnym świecie być może skorzystać trochę na te najbliższe lata, no ale myślę, że cały czas powinniśmy myśleć też długoterminowo o jakimś takim ciele spajającym wszystkie nasze działania, żebyśmy my nawet mogli rozmawiać raz na jakiś czas, prawda, żeby takie badanie nie było jednorazowe, no bo my jeśli chodzi o edukację, my zajmujemy się raczej tylko projektantami młodymi, mamy bardzo małą grupę osób, bo jak nawet Państwo widzą, to nie jest najbardziej potrzebne, mamy tych pracowników, prawda, to nie jest jakieś ilościowe, natomiast no myślę, że no cały czas myślenie o takiej organizacji, która i zajmie się jej wizerunkiem i wsparciem też tych przedsiębiorców tymi szkoleniami. Świat takie organizacje ma od kilkuset lat nawet. Tutaj mówię o tych takich topowych, znanych nam na pewno ośrodkach i to też pozwala tym takiemu rozdrobnionemu biznesowi w takich trudnych sytuacjach mieć kogoś, kto lobbuje za ich, jakby w ich interesie, prawda, na przykład. To jest bardzo trudne na pewno, musimy myśleć o takich zmianach właśnie długofalowych i o tych krótkich. Tutaj myślę, że to są dwa ważne aspekty. Mhm. Bardzo dziękuję. Właściwie do tej pory w każdej z wypowiedzi też był ten wątek wspólny pewnych rozwiązań systemowych i jakby patrzenia też na tą sytuację w długofalowym przedziale czasu. Panie Wiesławie, czy pan do tego dodałby jeszcze jakieś rozwiązanie, które faktycznie na tu i teraz mogłoby zmieniać sytuację związaną z tym, że blisko 60% pracodawców, którzy rekrutują w tej branży, ma trudność z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników? Ja myślę, że bym trochę wzmocnił to, co tutaj już padło. Bardzo zresztą serce mi się rozradowało, kiedy panie zaczęły mówić o tym, że przedsiębiorcy potrzebują jakby uzupełniać kadry poprzez szkolenia własne we własnym zakresie, bo pokazuje te pań wypowiedzi pokazują, że widzę to w ten sposób nie tylko ja, tylko wszyscy tak to widzą. Więc tak, chodzi o to, żeby szkolić ludzi do konkretnych potrzeb. To nie chodzi o to, żeby szkolić gdzieś tam w jakimś ośrodku sobie amuzą, przepraszam za kolokwializm, nikogo w ten sposób nie chcę zdeprecjonować, ale kto lepiej niż przedsiębiorca, który w danym momencie szyje ten konkretny produkt, na to ma kontrakty, będzie w stanie wyszkolić swoich pracowników? No on.
To jest prosta, oczywista konstatacja i należy ją po prostu nagłośnić, zwłaszcza ludziom, którzy mogą to sfinansować. Tutaj nie bójmy się rozmawiać jak czekista z czekistą, na to potrzebne są pieniądze. A proszę pamiętać, nasza branża jest tak potwornie obciążona konkurencją, bo my z kim konkurujemy? Z bardzo tanimi producentami. Azja, Afryka, Turcja. Byłem w marcu dwa razy w Turcji. Proszę Państwa, oni jak się wyspecjalizują w tym, w jaki sposób dostarczać produkty i surowce do Polski, to będziemy mieli za chwilę jeszcze silniejszą konkurencję z Turcji. Oni są naprawdę dobrzy w tym. Tylko jeszcze barierą dla nich jest dostarczenie tego produktu do Polski, więc konkurencja będzie coraz silniejsza. Porozmawiajmy o tym również, o barierze terytorialnej. Co to znaczy? No, po pierwsze, paradoksalnie w moim, na terenie, gdzie jest mój zakład śląsko-polski, nie ma żadnej szkoły odzieżowej. Przez kilkanaście lat próbowałem wzbudzić jakąś aktywność odzieżową w szkolnictwie lokalnym, nie udało się. Pomagam szkołom w całej Polsce, paradoksalnie ja z tego nie korzystam. Dlaczego? Terytorialność, jeśli chodzi o wsparcie urzędów pracy. Ja tutaj wchodzę głębiej, bo już wystąpiliśmy wspólnie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców z taką inicjatywą poprzez moją Fundację Animacji Przedsiębiorczości, że ja oddaję cały swój zakład na potrzeby szkoleń. I mogą z tego korzystać szkoły odzieżowe, mogą się z nami dogadywać, elastyczne warunki współpracy, mogą korzystać z autentycznej linii produkcyjnej, z warunków frontowych, tak? Tak jak się dzieje w zakładzie, tak oni mogą szkolić swoich uczniów i to samo mogą szkolić zakłady, tak samo mogą szkolić na przykład urzędy pracy. Problem jest taki, że przepis dyskwalifikuje taką możliwość, jeśli chodzi o urzędy pracy. Czyli każdy dorosły, który chciałby trafić, chciałby się przeszkolić do zawodu teraz konkretnie, co jest potrzebne, tak, jakie umiejętności są potrzebne, jakie kompetencje, on tego nie będzie mógł zrobić w naszym ośrodku. Dlatego, że nie ma możliwości przy obecnych przepisach, żeby kogoś z innego, na przykład powiatu, finansować tymi środkami, na które się powołują instytucje, które mówią, przecież można to finansować, bo są urzędy pracy, mają na to pieniądze. To wejdź w to w głębiej. Mają i nie mają, bo mają tylko dla ludzi, którzy są zarejestrowani w tym urzędzie pracy. A przez ponad 10 lat korzystamy z tych środków i praktyka moja przynajmniej jest taka i się powtarza co roku, więc chyba tak jest, że 10 osób na przykład podpisujemy umowę, z tego już 3 nie chcą przychodzić w ogóle, przyjdą raz albo w ogóle, 3 kolejne się wykruszą przez kolejne parę tygodni, do końca tych 3 czy 6 miesięcy dotrwa ze 3-4 osoby i potem te 3-4 osoby wszystkie trzeba zatrudnić niezależnie od tego, czy one się przykładały czy nie, czy reprezentują jakiś poziom kompetencji czy nie. A dlaczego tutaj, musi tak być? Tutaj zrobię kropkę, będę musiała postawić kropkę, bo ja dzisiaj jestem też w bardzo ważnej roli strażnika czasu. Jest to ekstremalnie trudna rola, biorąc pod uwagę, że chciałabym, aby zaprosić Państwa jeszcze do przynajmniej dyskusji o dwóch tematach. Pokazali Państwo, jak złożony jest ten problem. Nawet to, co w tym momencie Pan powiedział, proszę sięgnąć głębiej i zobaczyć, nie chcę powiedzieć jakby bebechy, ale to trochę to związane z tym, co pozwalają, a czego nie akurat w tym przypadku przepisy. Ale chciałabym nas na chwileczkę przenieść do tego, co gdzieś już pojawiło się w naszej rozmowie też. Myślenia o pracy w tej branży i takiej popularności pracy w tej branży. Jakie rozwiązania mogą sprawić, że młode osoby będą w ogóle zainteresowane pracą w tej branży? Trochę Państwo dotknęli już tematu, które jakby związane są stricte z obszarem employer brandingu. Wiele branż, z wieloma branżami to wyzwanie stoi. Tym bardziej, że dotykamy w coraz większym stopniu przenikania różnych stanowisk do innych branż, czyli konkurencja szykuje nam się w innych miejscach. Jakie rozwiązania w dobry sposób popularyzują pracę w tej branży wśród młodzieży, wśród studentów? Być może są też praktyki europejskie, które warto przytoczyć i którymi chcieliby Państwo się podzielić. I znowu mamy czas na bardzo krótkie wypowiedzi. Tu bym zaczęła może od Pani Aleksandry, bo Pani chyba też najbliżej i najmocniej gdzieś od razu dotknęła tego tematu wizerunku i wyobrażenia tego.
Może warto powiedzieć w ogóle, nazwijmy, skoro tak właśnie wszystko nazywamy, ten wizerunek niestety w naszym kraju, to jest też kwestia kultury, historii, mogłabym o tym długo. No on jest bardzo wypaczony i sprowadza model jednak do pewnej dużej mierze fanaberii. Młodzi ludzie, jeśli chcą, to głównie chcą być projektantami i myślą też w dużej mierze, że to polega na projektowaniu fajnych sukienek dla celebrytów na czerwony dywan. Duży, naprawdę skracam, ale po 12 latach pracy z młodymi ludźmi, my też musimy, tak, nawet z projektantami przyszłymi albo no, osobami kształcącymi się w tym zakresie, musimy też najpierw przewalczyć w ogóle ten wizerunek i stereotyp, prawda? Że to nie będzie tylko to, to jest trochę szersze zagadnienie. I to jest konsekwencja wielu lat zaniedbań. To w ośrodkach, gdzie tu już wspominałam, nie wiem, niech to będzie Francja, Włochy, niech to będą Stany Zjednoczone, niech to będzie Japonia, gdzie też społeczeństwo ma taki bardzo pozytywny stosunek do ubrań, wyobrażenie o ubraniach, o w ogóle całej kulturze z nimi związanej, no to jest, to są lata pracy na wielu poziomach, zarówno prasy, wykształconych dziennikarzy, ośrodków takich badawczych, muzeów i tak dalej. To nie sami producenci na to, na ten wizerunek pracują, no plus oczywiście takie pozytywny marketing producentów, którzy gdzieś tam są pod jakimś parasolem bardzo często jakiejś organizacji, czyli te sprawnie przeprowadzane fashion weeki, których głównym celem jest promowanie wizerunku danego regionu jako, nie wiem, kreatywnego, modnego i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu tutaj jest szereg procesów. To jest też kwestia tych ostatnich lat, tego takiego mocnego eksponowania tych silnych organizacji pozarządowych, które eksponują tylko no swoją stronę medalu, czyli ten wyzysk branży, prawda? I tu najmocniej też obrywały marki, które próbują bardzo pozytywne aspekty do mody wprowadzać. Także no myślę, że tutaj mamy szereg problemów. W ogóle niski status tych zawodów takich, bym powiedziała, bardziej technicznych, bardzo konkretnych, wymagających super wiedzy, w moich oczach bardzo takich cenionych, ale to my nawet w języku mamy. U nas szwaczka krawcowa to jest bardzo pejoratywne określenie, w językach obcych to aż tak nie jest czytelne. No i to na to się przekładają lata historii, lata niedowartościowania tych zawodów, niedofinansowania ich i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tutaj my wszyscy musimy nad tym pracować, no my się staramy też jakby tą taką stronę edukacyjno-promocyjną, nie tylko dla tych naszych kilkunastu studentów, ale to jest wychodzenie w ogóle do całego społeczeństwa. To jest edukacja taka tak naprawdę od zera. Bardzo dziękuję. I ja też patrząc na czas, chciałabym pójść dalej i kolejnym z Państwa zadać pytanie o te pomosty, bo w piękny sposób też ubrali Państwo w tą metaforę to, czego też ta branża potrzebuje w takim kontekście kształcenia adekwatnych i wykwalifikowanych kadr, w takim ujęciu też na tyle, na ile to jest możliwe, just in time, na ten moment, na to wyzwanie, na to, co się dzieje. Jakich rozwiązań w tym kontekście potrzebujemy, albo kto w Europie ma takie rozwiązania, które są naprawdę świetnymi praktykami, wartymi przeszczepienia, wartymi gdzieś inspirowania się? Pani Anno. Która Anno? Powiedziałabym, gdybyśmy się spotkały twarzą w twarz, to pewnie widziała Pani, że widziałaby, że głęboko patrzę w oczy, ale teraz faktycznie to wygląda tak, jakbym wszystkim Państwu patrzyła głęboko w oczy. Oczywiście Pani Anna Tobera, przepraszam. Rzeczywiście. No właśnie, zawsze jak zadajemy sobie pytanie, jaki jest najlepszy sposób, to zaraz kształtuje nam się odpowiedź, nie ma idealnych, nie ma świetnych sposobów. Troszeczkę z pracą w tej branży, jeśli chodzi o firmy zagraniczne, jest tak, że to jest praca z trochę inną mentalnością, czyli nie wszystko, co jest za granicą, co wydawałoby nam się, że może być u nas, może się u nas świetnie sprawdzić, nie wszystko się sprawdza. Natomiast co się sprawdza? Sprawdza się trening. Trening w przedsiębiorstwie. Sprawdza się obserwowanie zachowań produkcyjnych.
kreowanie osób, które właściwie wyszukiwanie osób, które chciałyby się rozwijać i myślę, że my mamy już bardzo dużo doświadczeń, jeśli chodzi o rozwój produkcji, natomiast trochę jesteśmy mało elastyczni. Cykl produkcyjny nam się zmienia. To nie jest tak, że wiedza, którą posiedliśmy wiele lat temu, kiedy były jeszcze branżowe normy, kiedy one były aktami prawnymi, kiedy wszystko było poukładane, tak jest dzisiaj. Niestety, bardzo krótkie serie, tak jak mówimy, slow fashion, terminy realizacji właściwie już graniczące trochę z możliwościami i tylko i wyłącznie trenowanie w tych procesach w firmach, no takie jest moje zdanie, taka naprawdę ścisła współpraca trochę tych zewnętrznych grup, bo tu myślę o takich grupach, które właściwie diagnozują problemy przedsiębiorców, bo one są, to nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy mają jednakowe problemy. Każdy i przedsiębiorca mały, przedsiębiorca średni, duży, to może być zupełnie inna skala problemów, ale diagnozowanie w miejscu tych problemów i konstruowanie odpowiedniej grupy osób odpowiedniej wiedzy, która w tych konkretnych przypadkach może pomagać. Tak jak Państwo słyszeliście, przedsiębiorcy uznali, że właściwie poziom umiejętności ich pracowników jest wystarczający. I na pewno tak jest, ale no musimy pamiętać o tym, że jest to poziom umiejętności pracowników w przedziale wiekowym 50-60. Natomiast tych pracowników absolutnie również świetnie można wykorzystać jako mentorów przyszłych młodych pracowników, przyszłych młodych ludzi, którzy chcieliby się z tą branżą związać. Trzeba tylko pokazać w tej branży te dobre aspekty. No niestety, trzeba mówić o innowacyjności procesów, o rozwoju innowacyjnych technologii i o nowoczesnej obsłudze tych procesów. No bo nie możemy pracować w przedsiębiorstwach i zachęcać młode osoby do pracy w starym stylu, jak to mówimy. Czyli rozwijają się zintegrowane systemy zarządzania produkcją. To myślę jest taki dobry punkt zaczepienia, którym można byłoby zachęcać młode osoby do związania się z tą branżą. Jak również wspomaganie w rekrutacji i w procesie adaptacji takich osób w firmie. Z czym się spotykam u przedsiębiorców? Przychodzą osoby, są zainteresowane osoby szukające pracy, natomiast po krótkim okresie przebywania w firmie jednak rezygnują. Być może tu jest też luka, być może tu jest też duże pole dla właśnie tych grup, które wspomagałyby przedsiębiorców w szkoleniu ich, w jaki sposób rekrutować akurat do tej branży osoby, czym ich zachęcać, jak pokazywać swoje atuty, jak pokazywać. Innym, bo możemy się wyspecjalizować w pracy w tej branży. Bardzo dziękuję. Tutaj jakby poproszę jeszcze o kolejne głosy, bo faktycznie dotknęła Pani bardzo wielu rozwiązań, które też myślę, że w wielu branżach są bardzo cenione, bo to jest kwestia i związana z mentoringiem, i z shadowingiem, i z całym procesem onboardingu, o którym mówimy, jak bardzo wpływa na skuteczność w kontekście szybkości wejścia na pokład, ale równocześnie takiego zobaczenia w pierwszym miesiącu tego miejsca jako też dobrego miejsca pracy. Bardzo dziękuję za ten głos i z tym samym pytaniem o kwestie związane z tymi, których branża kształci do branży, z tym, żeby budować mosty. Oddam głos panu Wiesławowi trochę w kontekście też tego, o czym pan zaczął mówić na samym początku, a ja też powiedziałam, że będzie moment w naszej dyskusji, aby też tego dotknąć.
Ponieważ tutaj Pani przede mną wymieniła wiele sposobów budowania tych mostów, ja powiem o dwóch. Jeden sprawdzony, tak jak było już wcześniej powiedziane, stworzyliśmy taki projekt Nauczyciel Szkoły Odzieżowej Nowoczesnym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mody. Wzięło w nim udział 120 nauczycieli z całej Polski, śmiem powiedzieć, no, na pewno spośród najlepszych, 40 szkół odzieżowych. Projekt trwał blisko 2 lata i był fantastyczną metodą integracji środowiska szkół, nauczycieli, ale nie tylko, bo przy okazji przewijali się też uczniowie z firmami odzieżowymi. Z drugiej strony wzięło udział 20 kilka firm odzieżowych. Nie będę teraz rozwijał jakby zakresu tego projektu. Dość powiedzieć, że wszyscy do dziś dopraszają się, żebym powtórzył ten projekt. I z tego powstało wiele trwałych związków pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami, bo był czas, była przestrzeń, żeby się poznać, żeby się oswoić, żeby się zaprzyjaźnić. I jak ten opar nieufności opada, to okazuje się, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Więc trzeba po prostu przebijać te bańki, które nas otaczają, bo każdy przedsiębiorca ma swoje sprawy, każda szkoła ma swoje sprawy i jeśli nie dojdzie do jakiejś inicjacji, no to będziemy sobie egzystować, ale nie będziemy współpracować. Więc potrzebny byłby taki podobny projekt. Próbowaliśmy kilkakrotnie uzyskać finansowanie. To są pieniądze rzędu 2 miliony, poniżej 2 milionów złotych. Pomimo wielu podziękowań, oczywistych korzyści, różnego rodzaju owoców tego projektu, nie udało się nam tego finansowania pozyskać, głównie dlatego, że nie ma dopasowanych dobrze do takiego działania środków dotacyjnych. Mówi się bardzo wiele, od 10 lat byłem parę razy w Brukseli, mówi się o tym, jak to jest potrzebne, ale tak naprawdę nie widzę żadnych programów, próbowaliśmy kilkakrotnie, żeby taki program był w stanie sfinansować taki projekt. To jest numer uno. Po drugie, coś dużo prostszego, co może zrobić każda szkoła i ja bym raczej stawiał, że to szkoły powinny zainicjować, mianowicie takie spotkania, niekoniecznie strasznie formalne, po prostu spotkania, na które zaproszą lokalnych przedsiębiorców odzieżowych albo nielokalnych, z udziałem lokalnej prasy, lokalnych mediów, dlatego że nie zostało to dzisiaj powiedziane, ale to jest dosyć istotny aspekt, istotny gracz, te lokalne media, jeżeli chodzi o budowanie tego lokalnego wizerunku, czy w tym wymiarze lokalnym, wizerunku branży. Dlatego że jak już tutaj któraś pani wspomniała, że dorysowano nam brodę, że jesteśmy jakby branżą wyzyskiwaczy. To jest nieprawda. Wystarczy, żeby spotkać się z dziennikarzami i nakreślić im, jak wygląda życie przedsiębiorcy odzieżowego, że on tak naprawdę nie zarabia pieniędzy po to, żeby jeździć brabusem, tylko on zarabia pieniądze, żeby przetrwać, żeby zapłacić pensję, zapłacić koszty, które galopują od początku roku w sposób niewyobrażalny i żeby jego firma nie upadła. Mamy bardzo trudną konkurencyjną branżę i trzeba to odkłamać. A jedyny sposób, żeby odkłamać, to skala tej informacji. I dlatego potrzebne są media. Duże media nie przyjadą, Polsat nie przyjedzie do Białegostoku, ale jakaś gazeta lokalna przyjedzie na spotkanie, które zorganizuje dyrektor szkoły i pojawią się przedsiębiorcy i być może na to nawet finansowanie da Urząd Miasta. Także ja zachęcam do takich małych spotkań, gdzie usiądziemy przy stole, takim małym stole, tam gdzie się naprawdę dzieje. I pewnie szkoła się szybciej dogada z firmą i pewnie dziennikarze zaczną troszkę inaczej pisać o tej branży i pewnie przedsiębiorca gdzieś tam przy okazji będzie mógł powiedzieć, że no tak, no my to szyjemy, ale też szyjemy na przykład dla Baldessarini, na przykład szyjemy na przykład dla jakichś znanych marek zachodnich, tu nie powinienem wymieniać nazw, bo to często jest obarczone jakimiś tam tajemnicami, ale gdzieś tam lokalnie można przemycić takie informacje, że uczeń po naszej szkole będzie mógł się legitymować pracą dla tych znanych światowych marek. Dziękuję. Pięknie dziękuję. I mamy czas na jedno pytanie, które chciałabym zadać pani Annie Wójcik, bo gdzieś wokół krążymy też wokół tematu i właściwie raport jest też temu poświęcony, tematu kompetencji. I takie pytanie, mimo całej rozpiętości stanowisk, które są potrzebne w tej branży, jakie kompetencje będą kluczowe teraz, ale też bardziej w myśleniu takimi krótkimi perspektywami w ciągu najbliższych 3-5 lat? Trudne dla mnie pytanie. Do opowiedzenia, no bo wiele tutaj już padło, prawda?
Ja myśląc o kompetencjach, może to powiem w inny sposób. Wydaje mi się, że jakby otwartość na dokształcanie będzie tym kluczowym elementem, bo to, że ktoś jest powiedzmy konstruktorem od 30 lat, nie oznacza, że on się nie musi dokształcać na każdym etapie, bo chociażby pojawienie się systemów, nowych systemów CAD-ów wymusza na konstruktorach jednak cały czas dokształcanie się. Więc ja myślę, że to, co może być takie odczarowujące do tego, żeby te kadry, powiedzmy, były atrakcyjne dla młodego człowieka, to myślę właśnie, że to, żeby pokazać im, że jeżeli podejmą pracę w jakimś przedsiębiorstwie, to oni nie utkną tam na określonym stanowisku, do którego zostali przyjęci. Czyli żeby przekonać ich, że jednak mają możliwość dokształcania się i odkrywania, bo prawdę powiedziawszy, ja myślę, że to, co jest taką największą bolączką dla młodych ludzi przychodzących do pracy w branży, to jest właśnie to, że oni nie będą mogli się rozwijać i nikt nie doceni ich, powiedzmy, starań i kształcenia nawet samodzielnego, nikt tego nie dostrzeże i nie będzie za to wynagrodzony, prawda? Są już w tej chwili też takie systemy, gdzie możemy się po prostu samodzielnie dokształcać w oparciu o jakieś kursy, uzyskujemy certyfikaty, ale niejednokrotnie te młode osoby, szczególnie w tej naszej branży, mają takie poczucie, że nikt tego nie zauważy i nikt tego nie doceni. Więc myślę, że ta otwartość i jasne mówienie o tym, że też pracodawcy będą czynili kroki, żeby te kadry dokształcać, spowoduje taką trochę lawinę tego, że jednak te zawody mogą być atrakcyjne. Bo ktoś może zacząć, nie wiem, na stanowisku powiedzmy krawca czy szwacza, ale potem może zostać konstruktorem, może zostać technologiem, może zostać właśnie menadżerem do spraw produkcji, prawda? To się oczywiście wiąże z jego awansem, z jego rozwojem. Wystarczy mu to tylko umożliwić i pokazać. I myślę, że to chyba taka w sumie w tym momencie najważniejsza puenta, bo to jest właśnie cały czas to pokłosie, o czym też pani Aleksandra mówiła, że ta branża jest zaczarowana i ogólnie społecznie jest źle postrzegana. I jak zrobimy właśnie coś, o czym też tutaj wspomniał pan Wójcik chyba, dokładnie tak jak ja się pan nazywa, tak? Dobrze, nie pomyliłam? Tak. Będziemy... Tak, właśnie śmialiśmy się, że taki zbieg okoliczności absolutnie. No to myślę, że to jest to coś, co jakby wyniesie branżę najbardziej. Tak? I tutaj dużo pracy z naszej strony, dużo mówienia o tym, a z racji tego, że gościmy panią Aleksandrę, to właśnie ja zawsze to mówię, że doceńmy w końcu to, że my też mamy historię w zawodach okołokrawieckich i zacznijmy o tym mówić i zacznijmy się z tego cieszyć. To tyle, myślę, na ten moment. Pięknie Państwu dziękuję za te inspiracje, za podzielenie się swoją wiedzą i za wniesienie tak wielu treści, mimo wszystko w tak krótkim czasie. Dziękuję za Państwa udział. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, tak jak już wspominałam, tradycją branżowych czwartków jest to, że dotykamy zawsze dwóch dużych obszarów. Tym drugim obszarem jest myślenie o przyszłości, myślenie o innowacyjności. Dużo z tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, będziemy teraz przenosić i przyglądać się temu w kontekście trendów, wyzwań i tego, w jakim otoczeniu ta branża będzie funkcjonowała. I podobnie jak w przypadku pierwszego panelu, wprowadzenia dokona ekspert, zasilając nas wiedzą, o której mam nadzieję po naszym spotkaniu będą Państwo czytać w raporcie branżowym, o którym przypominam, że właśnie ma swoją premierę. I to chyba czas, żeby oddać głos panu Jakubowi Grublewskiemu, socjologowi, ewaluatorowi, badaczowi społecznemu, analitykowi reprezentującemu IBC Group Central Europe Holding. Witam serdecznie, oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Z przyjemnością przysłuchiwałem się wcześniejszej debacie i także wcześniejszym prelekcjom. Cieszę się, że mogłem wrócić do tego projektu, przypomnieć sobie te miesiące pracy i współpracy także z państwem, z ekspertami branży mody, innowacyjnych tekstyliów. Z szczęścią państwa mieliśmy nawet przyjemność prowadzić wywiady. Proszę Państwa, w tej części jako wstęp do późniejszej debaty chciałbym Państwu przypomnieć, czy opowiedzieć pokrótce o wyzwaniach, które zidentyfikowaliśmy
w branży mody, innowacyjnych tekstyliach, o tych wyzwaniach, które tak naprawdę stanowią, czy tak proponowałbym je traktować jako swego rodzaju inspirację do działań. Opowiem o wyzwaniach, ale proszę, aby ich nie traktować może tyle jako przeszkody czy czynniki, które hamują rozwój polskiej branży modowej, polskiej branży innowacyjnych tekstyliów, choć niewątpliwie jest to swego rodzaju zagrożenie, ale raczej jako element, który może stanowić, który może być bodźcem. Ten mój krótki 10-12-minutowy wstęp dotyczący wyzwań może być właśnie początkiem dyskusji na temat tego, co zrobić, co możemy my zrobić jako przedsiębiorcy, jako naukowcy, jako doradcy, tak aby wspierać rozwój polskiej branży modowej i tekstylnej. Proszę Państwa, każda branża, także branża modowa, mierzy się naturalnie z szeregiem różnego rodzaju wyzwań, więc aby je uporządkować, aby podzielić na jasne, czytelne kategorie, przyjęliśmy tutaj taki podział, który występuje także w innych badaniach branżowych realizowanych na zlecenie PARP-u, to znaczy skoncentrowaliśmy się i dyskutowaliśmy, analizowaliśmy wyzwania o charakterze społecznym i środowiskowym, wyzwania o charakterze gospodarczym, technologicznym i prawnym. I za chwileczkę o Państwu je przedstawię. Zaznaczę tylko, że na tych kolejnych czterech slajdach nie zobaczą Państwo szczególnego skoncentrowania na wątku COVID-u. Wyjaśnię dlaczego. Sam wątek pandemii, zachorowań, ale także różnego rodzaju ograniczeń, które były wprowadzane w czasie walki z pandemią, oczywiście był analizowany i te elementy, o to elementy pytaliśmy pracodawców, te elementy są także opisane w raporcie, w pełnym raporcie, który jest dostępny na stronie PARP-u. Ale bardzo nam zależało także na tym, żeby ten raport, nasza analiza nie była taka covidocentryczna, ponieważ COVID, choć był wyzwaniem, jest dalej wyzwaniem ogromnym, to nie jedynym. I mimo że realizowaliśmy badania właśnie w tym trudnym czasie, to nie chcieliśmy, żeby to zdominowało, tak? Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, gdy będzie to główny wątek, główne wyzwanie, aby nie pominąć tych innych, które były wtedy, są teraz i będą także w następnych miesiącach, w następnych latach, w tym okresie, w którym, no mamy nadzieję, pandemia przejdzie już do historii. Natomiast nie chcę tego też zupełnie pominąć, więc tylko nadmienię, że oczywiście COVID i ograniczenia związane z walką z pandemią były sygnalizowane. Aż 60% pracodawców wskazało, że w czasie, że pandemia negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie tych firm. Że pandemia negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie tych firm z kilku powodów. Przede wszystkim oczywiście ze względu na zachorowania pracowników, ale też fakt, że część z pracowników bywała przez krótszy, dłuższy okres na kwarantannach, więc były to takie trudne do przewidzenia absencje mniejszej lub większej części załogi. Kwestia łańcuchów dostaw, nagłe zerwanie tych łańcuchów, ich ograniczenie, trudności w zapewnieniu ciągłości produkcji, to też był bardzo duży problem. Bardzo dużym problemem była także kwestia sprzedaży. Pamiętamy ten czas największych obostrzeń, gdy funkcjonowanie sklepów było bardzo znacząco ograniczone, no i to siłą rzeczy przełożyło się także na funkcjonowanie firm, na możliwość zapewnienia płynności finansowej. Aczkolwiek zwrócę tutaj uwagę na te dwa ostatnie elementy, czyli łańcuchy dostaw i sprzedaż. Bo powiedziałem też na początku, że 60% pracodawców wskazało, że pandemia negatywnie wpłynęła na jej funkcjonowanie. Ale 20% paradoksalnie stwierdziło, że pandemia przyniosła pewne korzyści, oczywiście o charakterze tej biznesowym dla funkcjonowania tych firm. Zaraz powiem dlaczego. Około 20% stwierdziła, że można wskazać pewne plusy. Około 20% firm stwierdziła, że pandemia nie wpłynęła w znaczący sposób na ich funkcjonowanie. Jeśli chodzi o te firmy, które wskazywały, że pandemia nie wpłynęła negatywnie na ich funkcjonowanie, to były to głównie te przedsiębiorstwa, które koncentrują się na rynku polskim, które także kooperują z polskimi dostawcami. A więc tutaj ten element zerwania łańcuchów dostaw nie był tak istotny. Oczywiście było trudniej, było gorzej, było drożej, natomiast mimo wszystko te firmy były w lepszej sytuacji niż podmioty, które opierały swoją działalność głównie na surowcach z zagranicy. Tam istotnie
ten element zerwania łańcuchów dostaw był bardzo dużym problemem, bardzo dużym wyzwaniem. Ale także kwestia sprzedaży. Bardzo wyraźnie w trakcie badań zarówno wstępnych, jakościowych, jak też ogólnopolskich badań ilościowych dało się zauważyć, że lepiej z pandemią poradziły sobie te firmy, które opierały swoją sprzedaż na kanałach online. Te podmioty, które wcześniej już wypracowały, oczywiście nie spodziewając się pandemii, natomiast wcześniej już wypracowały te rozwiązania, miały te rozwiązania przećwiczone, sprawdzone i to był ich główny kanał dystrybucji, wręcz czasami nawet podniosły swoją sprzedaż, ponieważ zamknęliśmy sklepy, wszyscy gremialnie przeszliśmy do zakupów online i te firmy, które miały dobry marketing, które funkcjonowały w sieci, które miały dobre rozwiązania przyjazne użytkownikom, one niekiedy nawet zyskiwały na tej całej sytuacji. Natomiast oczywiście COVID COVID-em, a pozostałe cztery grupy wyzwań, one były wtedy aktualne, są teraz i tak jak mówię, będą wyzwaniem na pewno w przeciągu najbliższego roku, trzech, pięciu. I tak jak mówię, teraz Państwu nieco o nich opowiem, wskażę je i mam nadzieję, że będzie to ciekawa inspiracja do dalszej rozmowy. Proszę Państwa, wyzwania społeczne i środowiskowe. Ich oczywiście było więcej, natomiast identyfikowaliśmy te, które były wskazywane najczęściej i które były podkreślane przez pracodawców, jakie te, które w szczególny sposób mają wpływ na funkcjonowanie ich biznesów. To tutaj oczywiście kwestia na te wyzwania, czy w ogóle moderatorem tych wyzwań są między innymi zmiany zwyczajów konsumenckich czy oczekiwań, jakie ma rynek względem oferty, którą oferuje branża. Więc tutaj przede wszystkim dostosowanie produkcji do odpowiednich standardów ekologicznych ze względu na wymogi oczywiście prawne, ale także ze względu na zmianę preferencji konsumentów. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, w jakich warunkach te towary, które kupują, ta odzież jest produkowana, czy jest produkowana w sposób, który szanuje, respektuje prawa pracowników, czy jest produkowana w sposób ekologiczny, ale także zaczynają coraz częściej wybierać te towary, które można użytkować dłużej, prawda? Stopniowe odchodzenie od takiej mody szybkiej, często rotujących się kolekcji w kierunku slow fashion, w kierunku tych towarów, które można długo użytkować, a więc jakby one w efektywniejszy sposób wykorzystują zasoby, to jest pewne wyzwanie, bo to jednak stanowi pewne powolne odwracanie trendów, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Uwzględnienie w procesie produkcji kwestii związanych ze sprawiedliwym handlem, czyli to też jest ten element, który zasygnalizowałem przed chwilką. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy to, ile się płaci pracownikom, czy w krajach, w których dane nawet nie tyle gotowe produkty, ale choćby surowiec jest produkowany, czy dzieje się to w sposób, który w jakiś sposób nas nie uderza od strony takiej moralnej, etycznej, tak? Czy dzieje się to z poszanowaniem praw pracowników, czy nie prowadzi to do większego wykluczenia i marginalizacji pracowników, którzy na przykład w niektórych krajach bywają wyzyskiwani. Także tutaj dostępność źródeł informacji, a także fakt, że świadomie poszukujemy tych informacji choćby w internecie, sprawia, że ten element będzie miał coraz większe znaczenie. I reorganizacja produkcji w kierunku wytwarzania odzieży droższej, ale dużo lepszej jakościowo. To też jest związane z tym dłuższym cyklem użytkowania danego towaru. Zwracamy na to uwagę i jesteśmy, ponieważ generalnie rzecz biorąc jesteśmy społeczeństwem bogatszym jednak niż to 10, 15, 20 lat temu, to też już stać nas na to, aby zapłacić więcej, ale też oczekiwać w zamian wyższej jakości. Kolejna grupa wyzwań, czyli wyzwanie gospodarczym. To jest też tak naprawdę efekt zmian oczekiwań klientów, ewolucji kanałów sprzedaży, które implikują też konieczność zatrudniania osób o innych kompetencjach niż w przeszłości. Wyszukanie, zatrudnienie i utrzymanie pracowników, którzy mają kompetencje w zakresie sprzedaży online i e-commerce'u. To jest problem, ponieważ to jest bardzo specyficzna wiązka kompetencji. To muszą być osoby, które
znają się na kwestiach technologicznych, to muszą być osoby, które znają się na markę, muszą być też osoby, które nawet jeśli wyjściowo nie mają wiedzy branżowej, to ją szybko nabywają, bo każdy sprzedawca czy osoba projektująca te kanały musi znać swój biznes, musi znać specyfikę branży. I zatrudnienie to z kolei ta trzecia linijka, zatrudnienie nowych pracowników posiadających kompetencje związane ze zrównoważonym rozwojem. To też nawiązuje do wcześniejszego slajdu, wynika z innych oczekiwań odbiorców. Potrzebujemy pracowników, którzy potrafią budować te procesy, którzy potrafią tak je zaprojektować, aby na przykład ograniczać zużywanie surowców, aby ograniczać emisję zanieczyszczeń. Czyli to mamy takie, ten pierwszy, trzeci slajd to jest tak naprawdę kwestia wyzwań związanych z rekrutacją osób o wysokich kompetencjach, osób, które mają wysoki stopień przygotowania i bardzo konkretne kompetencje. Ale jest też druga grupa pracowników, którzy przecież stanowią tak naprawdę fundament branży, czyli a na pewno w sensie ilościowym są zdecydowanie większą grupą niż te dwie pozostałe, czyli po prostu pracowników produkcyjnych, osoby, które fizycznie swoją pracą, swoimi rękoma wykonują, przygotowują te towary. I tutaj także zwracana uwagę na kwestie wyzwań związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, właśnie szczególnie o tych mniejszych kompetencjach, ze względu na brak takich osób na rynku, ale tutaj jest bardzo ładne, możemy poczynić nawiązanie do dyskusji z wcześniejszego panelu, z uwagi być może na przekonanie o warunkach pracy panujących w branży, na pewien wizerunek branży, że praca szwacza czy szwaczki krojczego nie jest przez wiele osób postrzegana jako atrakcyjna. Nie twierdzę, że takie zawsze, ale niewątpliwie z takim elementem tutaj, z takim ryzykiem możemy mieć do czynienia. Wyzwania gospodarcze. Kolejna grupa wyzwań to wyzwania technologiczne, które także są implikowane przez rosnące wymagania klientów, ale też przez to po prostu, że mamy dostęp do coraz szerszej gamy rozwiązań, które można wdrażać w naszej produkcji, w naszej sprzedaży, a nie tyle można, co wręcz trzeba, bo jeśli my tego nie zrobimy, zaraz zrobi to konkurencja, więc tak naprawdę musimy stale się rozwijać, stale poszukiwać nowych sposobów udoskonalenia funkcjonowania firm. Tutaj wskazywano na dwa główne wyzwania, to wprowadzenie i rozwój rozwiązań cyfrowych, które pozwalają na przykład na mierzenie ubrań zdalnie, wręcz personalizowanie konkretnych produktów jeszcze przed ich wyprodukowaniem, czyli tak naprawdę no, ogromna zmiana, ogromna epokowa zmiana, jeśli chodzi o sposób kontaktu firmy z klientem, bo to klient określa nam parametry tego produktu, a my produkujemy tak naprawdę daną sztukę odzieży pod jego oczekiwania. I kwestia związana ze skracaniem tych łańcuchów dostaw. To z jednej strony wymagania takie ekologiczne, ale z drugiej strony też chęć zabezpieczenia funkcjonowania firm. Im krótsze łańcuchy dostaw, tym być może one są bezpieczniejsze, także w kontekście na przykład tego rodzaju zagrożeń jak COVID, czyli znalezienie lokalnych dostawców materiałów ze względu właśnie na skracanie tych łańcuchów dostaw. I ostatnia grupa wyzwań, czyli wyzwania prawne, a w zasadzie jedno konkretne wyzwanie prawne, które pojawiało się w trakcie naszych rozmów najczęściej, czyli wprowadzenie rozwiązań umożliwiających łatwą identyfikację produktów wytwarzanych w Polsce, co też ułatwi z wyjściem w kierunku klientów, ponieważ pozwoli im to z pewnością wybierać te produkty na rynku lokalnym, tak? Klienci też tego często oczekują, natomiast identyfikacji tego, z jakiego kraju w zasadzie pochodzi dany wyrób, nie jest to, bo gdzie został wyprodukowany materiał, gdzie zostały poczynione jakieś produkcje, a gdzie być może został on ten proces tak na wieloetapowy, co się w różnych miejscach, więc kwestia pracowania, że ten proces będzie bardziej transparentny, też dla samego finalnego, dla odbiorcy no, i odpowiedzialnie podjąć decyzję, że wybiera właśnie ten produkt, właśnie on jest wybrany w Polsce lub w innym kraju.
A jeśli chodzi o te cztery grupy, cztery wyzwań, które chciałem Pani opowiedzieć przed dyskusją, ale oprócz tych czterech grup wyzwań, czyli wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi, wyzwaniami o charakterze gospodarczym, technologicznym i prawnym, był jeszcze oczywiście w tle ten cały wątek covidowy, o którym powiedziałem więcej na początku. Więc proszę Państwa, jeśli chodzi o wyzwania, to tyle. Jeśli oczywiście mają Państwo jakiekolwiek pytania, to służę teraz lub polecam kontakt ze sobą mailowy lub telefoniczny. No i naturalnie zachęcam do zapoznania się z całą pełną treścią raportu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pięknie dziękuję. Pan Jakub Wróblewski prowadził nas w wyzwania społeczne, gospodarcze, technologiczne i prawne. A teraz będziemy się im przyglądać w kontekście rozmowy o tym, co będzie innowacyjnością branży mody i innowacyjnych tekstyliów. I podobnie jak wcześniej, mam przyjemność przedstawić Państwu fantastyczne grono ekspertów, praktyków od wielu lat związanych z tą branżą. I to w gronie trzech pań będę miała przyjemność rozmawiać o wyzwaniach i o tym, co będzie innowacyjnością. Witam serdecznie panią Joannę Misztele, projektantkę mody, prowadzącą swoją własną firmę projektową Snow, Love on the Snow. Coś z tym śniegiem widzę, że bardzo, bardzo, bardzo mnie przyciągnęło. Pani Anna mówi o sobie, że łączy projektowanie komercyjne z kreowaniem trendów w kolekcjach autorskich. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Witam serdecznie naszą drugą ekspertkę, panią Marzannę Lesiakowską-Jabłońską, doktora nauk technicznych z obszaru włókiennictwa, wykładowczynię Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, szkoleniowca w wielu firmach związanych z przemysłem właśnie dla branży mody, doradcę technicznego, produktowego, autorkę publikacji. Myślę, że tutaj mogłabym jeszcze wiele wymieniać, ale wybrałam kilka elementów, które gdzieś też przybliżą wiele obszarów związanych z doświadczeniem pani Marzanny. Pani Marzanno, witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I witam serdecznie panią Katarzynę Zajączkowską, autorkę podcastu Odpowiedzialna Moda oraz książki pod tym samym tytułem, która również zajmuje się wspieraniem mody, w szczególności w obszarze zrównoważonego rozwoju. Szanowne panie, to ja zamiast rozmawiać o wyzwaniach w kontekście takim, jak zaproponował to Jakub Wróblewski, zaproszę o pań indywidualną perspektywę. Wyzwania z obszaru slow fashion, wyzwania związane z obiegiem zamkniętym, cyfryzacja procesów zakupowych, personalizacja ubrań. Co pań zdaniem, a być może coś zupełnie innego, będzie w szczególności zmieniać tę branżę? I które trendy z tej perspektywy, w której panie na nią patrzą, będą na tą branżę najbardziej oddziaływać? Może zaproszę panią Marzannę o pierwszy głos. Dobrze. Chciałabym tak trochę włożyć kij w mrowisko, odnieść się troszeczkę do raportu, który bardzo dokładnie przestudiowałam. I cieszę się, że to jest pierwsza edycja tego raportu i że mają powstać kolejne. I mam kilka bardzo takich ważnych, wydaje mi się, z punktu widzenia interesu branży i dobrych działań na rzecz branży uwag. Pierwsza dotyczy tego, że raport dotyczy dwóch obszarów. Według PKD C13, C14 to jest produkcja wyrobów tekstylnych oraz produkcja odzieży. Natomiast ja w tym raporcie nie znajduję prawie niczego, mogłabym powiedzieć absolutnie niczego dotyczącego produkcji wyrobów tekstylnych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny obszar, ważny z punktu widzenia funkcjonowania branży mody. Ja jestem specjalistą, odzieżownikiem, ale też szerzej włókiennikiem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mówimy o gospodarce w obiegu zamkniętym, o skróceniu łańcuchów dostaw, to bardzo ważnym elementem z punktu widzenia tego finalnego, ale niekoniecznie zawsze finalnego w naszej branży etapu, czyli produkcji odzieży, musimy mieć też zapewnione wcześniejsze etapy, które właśnie produkcja wyrobów tekstylnych dostarcza, zaczynając od surowca w formie włókien, poprzez wyroby liniowe, włókiennicze i poprzez materiały.
I tutaj bym odniosła się właśnie do zidentyfikowania w raporcie głównych procesów biznesowych. One ograniczają się wyłącznie do procesów w odzieżownictwie, czyli popularnie określanym branżą mody. Natomiast mamy cały zespół procesów związanych z przemysłem pozyskania i przetworzenia włókien, przędzarnictwo, dziewiarstwo. W tej chwili większość wyrobów, które są wyrobami funkcjonalnymi, sportowymi, to są w dużej części na przykład wyroby pochodzące nie z zakładów odzieżowych, ale pochodzące z zakładów dziewiarskich. Jest tutaj bardzo dużo elementów. Słyszymy kogoś chyba. Przepraszam, słyszymy kogoś w tle. Jest tutaj bardzo dużo problemów. Czy ja mogę mówić, bo słyszymy kogoś w tle cały czas? Pani Anno, czy ja mogę Pani Marzano, ja... Tak, bardzo proszę. A więc chciałabym na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to też przyszłość naszej branży. I tutaj widzimy też bardzo duży potencjał wytwórczy naszego przemysłu. Na ostatnim naszym spotkaniu sektorowej rady prezentowane były wyniki obu obszarów. I tutaj produkcja wyrobów tekstylnych ma ogromny potencjał i z punktu widzenia produkcji odzieży jest bardzo perspektywiczna. My wykorzystujemy to, co produkują wcześniej ci, którzy wytwarzają tekstylia. I warto by było w kolejnej edycji raportu właśnie pochylić się nad tym, ponieważ innowacyjność jest również tym elementem zawartym właśnie w nowych włóknach, w nowych surowcach, w powrocie do starych surowców, które w tej chwili są w inny sposób wykorzystywane, w inny sposób obrabiane. I to jest ogromny potencjał, który zupełnie w raporcie nie został dostrzeżony. I tu jest moja taka sugestia, żebyśmy powrócili do tego. Druga rzecz, która wiąże się z perspektywą rozwoju. Mówiliśmy o slow fashion i mówiliśmy o innowacyjnych technologiach. Oba te działy są mi bardzo bliskie i myślę, że należałoby pochylić się nad nimi bardziej. Jeżeli chodzi o slow fashion, myślimy tutaj nie tylko o tym, co realizowane jest w tej chwili rozumiane jako slow fashion, ale chciałabym podzielić to na dwie grupy. Z jednej strony odzieży bardzo odpowiedzialnie projektowanej, o bardzo wysokiej jakości, długo goszczącej w naszych szafach, minimalistycznej, trochę poza trendami, ale z drugiej strony chciałabym wrócić do tego, czego też raport zupełnie nie porusza, myślę, co byłoby bardzo wartościowe, czyli powrót do tradycji rzemieślniczych, o czym wstępnie mówiliśmy w poprzednim panelu, że mamy długie tradycje i kraje, które są krajami postrzeganymi na mapie modowej jako te kraje bardzo zaawansowane, nie wstydzą się swojej tradycji. I tutaj też bym chciała na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz bardzo istotna, jeśli chodzi o naszą branżę. Mówiliśmy o wizerunku. Bo myślę też w kontekście wartości naszej dzisiejszej dyskusji, że porozmawianie też o tych elementach, które my proponujemy też do takiej refleksji, a gdzieś później jakby wskazanie też uwag, które absolutnie będą użyteczne w drugiej edycji, będzie powodowało, że jakby będzie to, myślę, bardziej interesujące dla osób, które gdzieś też nas słuchają. Mają Pani ogromną wiedzę i doświadczenie i myślę, że tak powiem, czas na to, co jeszcze można uwzględnić w tym raporcie dodatkowo przy drugiej edycji, o której już było mówione, jakby został zapowiedziany, a ja jestem bardzo ciekawa i chciałabym wrócić do tego pytania, które zadałam, które wyzwania z Pani perspektywy będą w największym stopniu budowały i zmieniały tą branżę? Moim zdaniem równolegle poprowadziłabym tutaj dwie perspektywy rozwoju branży. Pierwsza to jest właśnie ta zmierzająca w kierunku slow fashion, opartego o tradycję rzemiosło i bardzo świadomie projektowane, bardzo wysokojakościowe wyroby. I tu wyzwanie, które też w raporcie nie zostało zauważone, kształcenie projektantów w takim kierunku, żeby od etapu projektowego byli świadomi tego, że to oni odpowiadają nie tylko za funkcjonalność wyrobu, jego użyteczność, ale też to, co stanie się z danym wyrobem w momencie, kiedy straci swoją użyteczność. Czyli to projektowanie z perspektywą przewidywania możliwości przetworzenia, recyklingu designerskiego albo przemysłowego. To w ogóle w raporcie też nie padło, to jest bardzo ważna perspektywa. I druga perspektywa to jest perspektywa, która też nie została tutaj mocno w raporcie zasygnalizowana,
a moim zdaniem może bardzo pozytywnie budować wizerunek branży, to wyroby funkcjonalne, wysoko zaawansowane, technologiczne. Ja pracowałam przez wiele lat na Politechnice w Katedrze Odzieżownictwa i Tekstroniki. Tutaj to słowo nie pada, a w tej chwili mówimy bardzo dużo właśnie o tekstronice, czyli o wyrobach tak zaawansowanych, że możemy je nazywać technologią ubieralną. Tych wyrobów jest coraz więcej. One wymagają pracy w bardzo zaawansowanych zespołach, wymagają też innowacyjnych tekstyliów, na przykład włókien grzejących, elektroprzewodzących, świecących. I tutaj w ogóle to nie wybrzmiało w tym raporcie. To jest bardzo ważna przyszłość, czyli powiedziałabym, że te dwa obszary, z jednej strony bardzo świadome projektowanie dla gospodarki w obiegu zamkniętym, odwołanie się też do korzeni, sięganie do włókien tradycyjnych, które dzięki chemii organicznej, bardzo ekologicznej, mogą być obrabiane tak, że nosimy bieliznę na przykład konopną, skarpety konopne. To jest bardzo ważne. Stare, nowe źródła surowców i z drugiej strony właśnie zaawansowane technologie, tekstronika, tekstylia aktywne, interaktywne, nawet mówimy, używamy pojęcia intelligent clothing i to też jest bardzo ważne. I trzeci jeszcze obszar, związany właśnie z wizerunkiem branży, ale też związany właśnie z innowacyjnością w branży, to pokazanie procesów technologicznych, procesów produkcyjnych, o czym trochę już wspominała pani Anna Tobera, z innej strony jako procesów, które są zwłaszcza w dużych firmach, w pełni już zautomatyzowane, skomputeryzowane. Nie dotyczy to oczywiście szwalni, gdzie wymagany jest nadal duży udział procesów prac ręcznych, ale jeśli chodzi o krojownie, to na przykład umiejętności krojczego są już zupełnie inne w systemach CAD-CAM, czyli technologiach, które są do dyspozycji procesów produkcyjnych. I jeszcze jedna rzecz, wykańczanie tekstyliów. To jest bardzo ważna branża. Barwienie, technologie laserowe. No mogłabym tutaj bardzo dużo mówić. Niestety, bo mam ograniczony limit czasu i jestem dzisiaj też tego czasu z strażnikiem. Dziękuję za te inspiracje. Będę prosiła też panie o głos, bo to jest też właśnie pokazanie swojej perspektywy trendów, rozwiązań, rzeczy z obszaru innowacyjności, które będą budowały tą branżę. Także ten czas jest czasem, kiedy chcemy skorzystać z pań doświadczenia, inspiracji, zaciekawień zawodowych. I to samo pytanie kieruję do pani Joanny Miszczelni. Ja tylko może sprostuję. Moja firma od 2002 roku funkcjonuje pod nazwą Miszczel Studio Projektowe. Natomiast współtworzę markę Le Fond de Snow od 5 lat z Joanną Kołodziejczak. I w perspektywie tylu lat mam okazję spotykać się z całą masą różnych młodych też marek wchodzących dopiero na rynek i oczywiście dostaję od nich brief na samym początku i ten brief mi pokazuje, jakie są ideały, jakie są marzenia tych wielu różnych nowo powstających podmiotów gospodarczych, natomiast później następuje zderzenie po prostu z naszą tutaj lokalną branżą i to, czego nam bezwzględnie brakuje i co uważam warto byłoby dofinansowywać i na czym powinny się skupić firmy, które mają takie możliwości rozwoju albo właśnie tworzyć, badać na pomysły swoich własnych nowych biznesów, to przede wszystkim tworzenie fabryk, które byłyby w stanie właśnie między innymi obrabiać nasze takie rdzenne włókna typu len, konopie. Ostatnio sprowadziłam próbkę tkaniny z pokrzywy. W opisie czytam pokrzywa azjatycka, w ogóle tkanina niewyprodukowana w Polsce. Przecież my mamy możliwości. Na naszych terenach te włókna świetnie się sprawdzały, występowały. Natomiast nie mamy do nich dostępu. O ironio, po prostu bardzo często sprowadzamy je z zewnątrz. W momencie, kiedy trafia do mnie, bo ja się głównie specjalizuję w branży bieliźniarskiej i tutaj jakby pod tym kątem analizuję produkt i pod kątem elastyczności, dodatków wszystkich. I nawet do naszej marki my generalnie produkując wszystko tutaj, starając się produkować finalnie produkt w Polsce, my praktycznie nie korzystamy z żadnych surowców, które składają się na ten produkt.
Wszystkie komponenty poszczególne są sprowadzane z zewnątrz. Więc dlaczego jakby producenci polscy nie byliby w stanie stanąć na tak wysokim poziomie jakości? Jest to możliwe. Jest to, uważam, olbrzymi teren do zagospodarowania i wrócenie właśnie do tych surowców, do tych rozwiązań technologicznych, po to właśnie, żeby te wszystkie podmioty gospodarcze, które chcą powstać, czy nawet już działają na terenie Polski, a my jesteśmy, jeśli chodzi o branżę bieliźniarską, bardzo mocni, jestem pewna, że chcieliby korzystać z tego, co mógłby dać im rynek polski. Natomiast bardzo szybka reakcja jest rynku chińskiego. Oni wręcz, w tej chwili miałam taki przypadek, gdzie podaliśmy próbki kolorystyczne, ja po 2 tygodniach dostałam koronkę, konkretną koronkę w danym kolorze wyfarbowaną, więc to olbrzymi jest jakby technologiczny krok, który pozwala mi wyprodukować już prototyp nawet w tym momencie w danej wersji kolorystycznej dla klienta. Jest to cudowne, ale nadal mnie boli, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić na przykład w Polsce. Więc uważam, że ewidentnie jakby jest to teren niezagospodarowany. Dwa, w tej chwili na świecie odbywają się produkcje w tak zwanych obiegach zamkniętych. I kwestia wody, i wytwarzania energii, te firmy się tym chwalą. Może nawet być tak, że oni i już z recyklingowanych surowców pracują. Nawet jeśli nie, to mówią, że ich odpady są recyklingowane dalej. Więc jakby na takim dosyć szerokim poziomie możemy również działać. Polska może nie ma zbyt dużej ilości światła, ale mamy wiatr. Tak? Oczywiście są tutaj pewne obwarowania niestety technologiczne i jakby możliwości takie dotarcia do tych możliwości, ale jestem pewna, że gdyby się nad tym tak dokładniej pochylić, bylibyśmy w stanie tutaj tę branżę zagospodarować. No ja przede wszystkim właśnie w postaci fabryk widzę tutaj olbrzymi potencjał. Bardzo dziękuję za skierowanie też naszej uwagi właśnie na obieg zamknięty. Kiedy pani mówiła o pokrzywie, to ja sobie przypomniałam, że mam buty ze skóry ananasa. Myślę, że ta pokrzywa byłaby znacznie ciekawsza. Pani Katarzyna, to... Na szczęście z jabłkiem zaczynamy, ze skórami jabłka eksperymentować, to się odbywa w Polsce. Też niecierpliwie czekam na skórę właśnie na bazie tego. Rynek polski jest, my mamy bardzo dużą ilość sadów, tłoczy się u nas bardzo dużą ilość jabłek, więc ten komponent zostaje w tej chwili pozyskiwany, co cieszy, ale no czekam jeszcze też nadal niecierpliwie na wyniki i możliwość kupowania tego. Pięknie, dziękuję. Te samo pytanie do pani Katarzyny. Które z tych trendów będą dla tej branży najbardziej istotne w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej? Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. No, mój obszar zainteresowania od kilku lat to jest odpowiedzialna moda. Więc no, moja odpowiedź myślę, że nie zaskoczy. Ja po prostu jestem przekonana, że jeśli nie zaczniemy na serio traktować tych wyzwań ekologicznych i społecznych, to wszystkie nasze pozostałe innowacje za chwilę nie będą miały racji bytu, ponieważ po prostu życie na Ziemi, mówiąc wprost, stanie się nieznośne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, więc w kontekście opublikowanej niedawno trzeciej części raportu IPCC ja jestem bardzo no, taka rozgoryczona, czytając te odpowiedzi, których udzielali respondenci i tak duży odsetek, który mówi, że te wyzwania ekologiczne i społeczne są zupełnie nieistotne lub mało istotne. Bo myślę, że jakby jak to połączymy jeszcze z tą odpowiedzią, że 95% około respondentów uważa, że ma wystarczający jakby poziom wiedzy, kompetencji, a jednocześnie zdając sobie sprawę, że teraz właściwie musimy modę i system modowy zupełnie jakby
przeprojektować, nie tylko inaczej projektować, ale przeprojektować łańcuchy dostaw, przeprojektować cały system, no to myślę sobie, że tak naprawdę największym wyzwaniem jest dzisiaj edukacja i dotarcie z tą przygnębiającą dosyć wiedzą, że my naprawdę powinniśmy przede wszystkim skupić się dzisiaj na ekologii, nie tylko dlatego, jak tutaj podkreślano, że tego oczekuje konsument i że takie pojawiają się regulacje, tylko dlatego, że jest to po prostu, no, myślę, że najistotniejszy problem, znacznie nawet ważniejszy i znacznie poważniejszy w konsekwencjach niż pandemia i nawet sytuacja geopolityczna, którą teraz obserwujemy. Te rzeczy nas martwią bardziej, bo są bliższe i bardziej namacalne. Natomiast myślę, że ciągle no, jest taki duży rozdźwięk między tą skalą ryzyka a tymi odpowiedziami branży. Więc moja odpowiedź, tak, innowacje ekologiczne i innowacje społeczne to jest to, czemu powinniśmy dać pierwszeństwo. Mhm. Bardzo dziękuję. To ja cały czas skorzystam z tej inspiracji pokrzywowej i wrócę do też takiego elementu, który bardzo mocno wybrzmiewa, bo raport pokazuje, jak duże znaczenie w kontekście działań rozwojowych w tej branży ma polskość. Polskość, która często oznacza, jest synonimem jakości. I to jest trochę zaproszenie pani do podzielenia się jedną, dwoma inspiracjami, bo na tyle nam starczy czasu, jak korzystać z tej wiedzy, rozwijając branżę. Pani Marzanno. Ja dziękuję też za przywołanie tej pokrzywy i tu już od razu też chciałam jako trochę branżowy ekspert od materiałoznawstwa obalić kilka mitów. Pierwszy dotyczący pokrzywy indyjskiej. Pokrzywa indyjska to jest ramia, włókno używane od dawna, trochę inne niż nasza pokrzywa. Natomiast chciałam powiedzieć o tym, że nasza pokrzywa jest jak najbardziej wykorzystywana. Niedawno był duży, dofinansowany projekt dotyczący odnowy właśnie z jednej strony pozyskiwania, z drugiej strony przetwarzania włókien pokrzywowych i też chciałabym dać dobrą wiadomość, że znam firmę, która produkuje już dzianinę z pokrzywy, naszą, polską, na miejscu, w związku z tym to nie jest tak, że my nic nie robimy. Jeśli idzie z kolei o tak zwaną skórę z ananasa, powiedziałam tak zwaną, ponieważ nie wolno używać tej nazwy. W Unii Europejskiej regulowane jest to, że jeżeli jest skóra, to jest to skóra prawdziwa, czyli zdjęta ze zwierząt. Jeżeli jedwab, to jedwab prawdziwy, mówimy ersatz albo substytut skóry. I tutaj dla ananasa mam z kolei złą wiadomość, my nie produkujemy tego wyrobu, a więc może to też z perspektywy polskiej dobra, ponieważ nie jest on ekologiczny, bazą jest tylko włókno ananasa, natomiast zespojone jest dosyć toksycznymi, syntetycznymi substancjami, a więc nie nadaje się do recyklingu. Jedynym elementem jest tutaj właśnie to włókno ananasa. I chciałam właśnie zwrócić uwagę, może zanim powiem, jakie są te perspektywy, bo ich jest bardzo dużo w Polsce, to zwrócić uwagę na to, jak trudny to jest obszar, jak wymaga bardzo głębokiej wiedzy. Ja często jako ekspert z materiałoznawstwa dostaję właśnie takie pytania, co jest najbardziej ekologiczne i bardzo trudno mi udzielić rzetelnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ z jednej strony jak są włókna, które na przykład wykorzystują zasoby nieodnawialne ziemi, to są na przykład bardzo podatne na proces przetworzenia i recyklingu. Z drugiej strony jak wykorzystujemy włókna, które są trudniejsze w procesie przetwarzania, to ich produkcja, proces produkcyjny jest bardzo czysty z punktu widzenia impaktu środowiskowego i z drugiej strony dobrze oddziałuje na konsumentów, więc jest tutaj bardzo wiele aspektowo te zagadnienia. Jeśli chodzi o Polskę, no to ja bym oczywiście sięgała do tych baz włókien, które są od początku do końca możliwe do pozyskania, przetworzenia w Polsce. Len jest takim naszym włóknem, zresztą jest trzecim produktem, jeśli idzie o skalę wytwarzania europejskim. Ma bardzo dobre właściwości, w tej chwili jest rewelacyjnie przetwarzany. W Polsce zachowaliśmy jeszcze zdolności przetwarzania, wytwarzania lnu, więc wróciłabym do włókien naturalnych. Myślę, że tutaj wiele działań właśnie związanych z tym, o czym mówiłam, pochyleniem się nad bazą materiałową jest bardzo, bardzo ważne. Chciałabym też powiedzieć o jednej rzeczy, która może nie wiąże się z innowacjami, ale też pokazuje, jak to jest głęboki problem. To jest niedawne wydarzenie, kiedy polskie firmy, duże akurat firmy garniturowe, Państwo pewnie słyszeliście, będąc w branży, zostały w marcu przez UOKiK ukarane bardzo dużymi karami, w sumie 2,3 miliona złotych, przepraszam, to są bardzo duże kary dla trzech firm, którym zarzucono, że podają fałszywe
składy surowcowe. Ja pracując z firmami wiem, że to jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że często firmy opierają się na składach surowcowych materiałów sprowadzonych zwykle z Azji i nie mając swoich laboratoriów, często nie są w stanie w ogóle weryfikować składów surowcowych materiałów, z których korzystają. Więc też chciałabym zwrócić uwagę na to, co jest bardzo istotne, ta metrologia włókiennicza, nie tyle innowacyjne materiały, one oczywiście w perspektywie przyszłości są bardzo istotne, ale też dla firm, dla bieżącego funkcjonowania, ta świadomość tego, jak należy opisywać nawet składy surowcowe i jak należy analizować, czy sprawdzać, weryfikować składy surowcowe, bo niestety nie wszystkie firmy są w łańcuchach uczciwego handlu. Tutaj nie poruszyliśmy jeszcze problemu certyfikacji wyrobów, który z punktu widzenia na przykład firm, które wchodzą na rynki międzynarodowe, jest bardzo ważny. I jest też niska świadomość i w społeczeństwie, i w firmach, co niosą za sobą poszczególne certyfikaty, z czym się wiążą. Jeżeli miałabym mówić o włóknach, to mogłabym naprawdę o każdym z włókien, o każdym z surowców włókienniczych, o każdym z materiałów powiedzieć, jakie on ma dobre cechy ekologiczne, z czym się wiąże, jak je projektować, bo jeszcze inną rzeczą jest projektowanie odzieży jako całego pakietu, składu materiałów, który często składa się z materiału wierzchniego, wkładu klejowego, podszewki. To wszystko musi być tak dobrane, żeby potem mieć jakiś zamysł, więc jest to naprawdę bardzo obszerne, chyba nie na taki panel. Chciałabym się kiedyś z Państwem być może na jakieś dodatkowe konferencji tą wiedzą podzielić, bo myślę, że jej jest mało w branży i nawet z tego raportu wynikało, że firmy są zadowolone z wiedzy swoich pracowników. To jest optymistyczne, ale jestem przekonana, że to jest taka wiedza właśnie tu i teraz. To nie jest wybieganie w przyszłość. Mówiła też o tym pani Anna Tobera, która też pracuje podobnie jak ja z firmami. I widzę często, jak osobom w firmach po szkoleniach, nawet z materiałoznawstwa, otwierają się oczy, gdzie mogą jeszcze znaleźć swoje przewagi konkurencyjne na rynku właśnie. Jak mogą ograniczyć łańcuchy dostaw, jak mogą sięgać do naszych materiałów, jak powinni właściwie projektować, więc jest to bardzo duży obszar i mam taki postulat tutaj, który nam pomoże. Być może należałoby się pochylić instytucjonalnie nad stworzeniem bazy wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy i firm, które dostarczają, na przykład surowce, z opisem tych surowców, za i przeciw, firmy, które dostarczają materiały, dzianiny, tkaniny, nasze, polskie, lokalne, to na pewno wszystkim by pomogło i myślę, że byłby to, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale to byłby też innowacja pewnego rodzaju i bardzo dobry pomysł dla branży, bardzo ułatwiający wszystkim funkcjonowanie, bo jak mówiliśmy, branża składa się z małych, średnich firm i one nie mają na to ani czasu, ani pieniędzy często, żeby nawet zrobić taki rzetelny, uczciwy research na rynku. Pani Marzanno, bardzo dziękuję i nie ukrywam, że, tak powiem, z ciężkim sercem, że tak powiem, mówię, ten panel dzisiaj ma bardzo ograniczony i limitowany czas, ale gdzieś łącząc też te elementy, o których pani powiedziała, myślę, że łatwo zobaczyć, jak bardzo trudno jest z jednej strony dotrzeć do tych informacji i jak bardzo nie wiemy też, czego nie wiemy w kontekście myślenia jakby o składach, o możliwościach i jak ta wiedza w kontekście innowacyjności, ale też myślenia właśnie o polskości i w ogóle o myśleniu o ekologicznej modzie jest nam bardzo potrzebna. Także za ten głos bardzo dziękuję. Czy ja mogę jeszcze jedną ostatnią rzecz powiedzieć? Już ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie moje jest takie dotyczące technologii, że mam wrażenie, że my cały czas gonimy świat. A jestem przekonana, że jeszcze mamy potencjał i produkcyjny, i wiedzy, pozwalający nam często zrobić krok do przodu. Tylko musimy widzieć tę perspektywę. I dlatego mój postulat jest taki, żeby ten kolejny raport pokazał tę perspektywę, której moim zdaniem ten raport nie ujmuje. Ponieważ jest dużo kierunków rozwoju, które mogłyby wejść nawet nasze małe firmy alternatywnie. Slow fashion, rzemiosło, rękodzieło nawet. Z drugiej strony te wysokie technologie, niektóre tylko firmy, zwłaszcza duże, mogą tutaj się zmieścić, ale inne firmy małe mogą wykorzystywać na przykład innowacyjne materiały i chwalić się tym w swoich produktach. I myślę, że taki kolejny raport, który by naprawdę tak rzetelnie zakreślił te kierunki, gdzie możemy budować nasze przewagi konkurencyjne, nie pokazywał tylko stan tu i teraz, tylko taką rzetelną perspektywę w przyszłość, byłby bardzo cenny. I koniec, to już dziękuję. Bardzo dziękuję. Ciągle w temacie polskości, ciągle w temacie myślenia o tym, jak korzystać z tej wiedzy, jak przy wykorzystaniu tej wiedzy rozwijać i promować tę branżę. Z tymi pytaniami idę również i do pani Joanny, a później do pani Katarzyny.
No ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o len i w ogóle konopie, z konopiami uderzył do mnie 2 lata temu człowiek, który powiedział, ma możliwości hodować. Co z tą konopią zrobić? I szukał po prostu w ogóle kroków, alternatyw i pomysłów na tę konopię. Ja nie ukrywam, te 2 lata temu nawet nie do końca byłam w stanie mu cośkolwiek w naszym tutaj sektorze podpowiedzieć, bo gdziekolwiek bym nie zapytała, to w ogóle nikt nie chciał tej konopi dalej obrabiać. Jeśli chodzi o len z kolei, kilka lat temu miałam kontakt z dzianiną właśnie lnianą, która była pokryta teflonem, co pozwalało w ogóle ześlizgiwać się tej dzianinie z sylwetki ludzkiej. No genialne rozwiązania, my ich tutaj jakby w Polsce w ogóle jakby nie widzimy, tak? Nie gonimy tego właśnie rynku światowego, a jesteśmy, tak jak pani Marzenna powiedziała, mamy potencjał, mamy gigantyczne możliwości do zagospodarowania. Ja tu sobie dzień wcześniej porobiłam parę notatek i właśnie wśród nich jest między innymi jakaś taka właśnie platforma kooperacyjna między różnymi firmami. Ja sama z własnego podwórka muszę Państwu powiedzieć i tu apeluję, jeżeli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, słyszał, dla naszej marki szukam firmy w Polsce, która by była w stanie robić dzianinę wełnianą, ale taką, wiecie Państwo, na mega wysokim poziomie. Nasz produkt jest bardzo wymagający, bo on ma służyć klientce na wiele, wiele lat. Nie robimy hamburgera, który ma być na 3 gryzy i do kosza. Oprócz tego, że ten produkt ma się rozłożyć, jak już faktycznie wyląduje na śmietniku, w miarę nie zaśmiecając w możliwy sposób planety naszej, to jednocześnie chcemy stworzyć bardzo komfortowy produkt. W Polsce znalazłam farbiarnię, aczkolwiek też chętnie poszerzę swoją wiedzę na ten temat. Znalazłam farbiarnie, które chętnie by ewentualnie były w stanie nam obrabiać na zasadzie wykańczania, farbowania. Natomiast nie spotkałam w Polsce producenta. Oczywiście tutaj trzeba być świadomym tego, że jakby ślad węglowy i tak będzie nas prowadził przez Azję, bo i nawet włoskie wełny są na pewnym etapie obrabiane w Azji, gdyż tam znajdują się gigantyczne, dobrej, wysokiej skali jakby zakłady produkcyjne, które przygotowują wełnę do dalszych obróbek. Pani muszę być precyzyjna, bo zostało nam zaledwie kilka minut. Jeszcze, czy w kontekście myślenia o wykorzystaniu jakby tego elementu polskości, który jest kojarzony przez odbiorców, też z jakością, ma Pani pomysły, jak z tego elementu korzystać, rozwijając tą branżę? To znaczy się, powiem szczerze, jest cała masa w ogóle marek, bo do mnie się zgłaszają marki, które zaczynają. Bo ja oprócz tych kompetencji projektowych, konstruktorskich, również jakby nadzorowania produkcji, znajomości technologii, wprowadzam te nowe marki. Muszę tu powiedzieć szczerze, że na kilkanaście marek, które w tej chwili gdzieś tam nimi się opiekuję i współpracuję, zaledwie jedna jakby nie zwraca uwagi w ogóle na ten aspekt ekologiczny. Co jest jakby, i tak myślę Pani Katarzyno, pocieszające, że coraz więcej jednak marek usiłuje, nie jest to łatwe. Natomiast wydaje mi się, że te małe firmy mają olbrzymi potencjał, bo tam jest olbrzymia chęć stworzenia czegoś nowego. Chcą wykorzystywać właśnie surowce wytwarzane tutaj w Polsce. Natomiast to, czego mnie osobiście brakuje, a kiedyś to się tutaj odbywało, aczkolwiek w pewnym momencie stanęliśmy tak trochę na rozdrożu i w tym momencie nawet za bardzo nie ma jak polecić takiego dobrego miejsca do właśnie poszukiwań tych wszystkich marek, no to są targi, które w Polsce się praktycznie w ogóle nie odbywają. One są w śladowych jakichś tam zakresach tylko prowadzone. Jak poszukiwać surowców? No to w tej chwili tylko kierunek tak naprawdę Paryż, Włochy.
Kiedyś jeszcze to była Moskwa, no w tej chwili z wiadomych powodów ten kontakt w ogóle zostanie odcięty. Natomiast nam tutaj po prostu brakuje właśnie takich miejsc, gdzie można byłoby prowadzić wykopaliska po prostu tych różnych nowości, trendów, możliwości fabrycznych tutaj naszych rodzimych firm. Przy okazji oczywiście pokazując to, co się dzieje na świecie, bo bez tego nie jesteśmy w stanie stworzyć na takim bardzo wysokim poziomie produktów, bo no, mówię, ja się mogę cały czas odwoływać do tego, co mam jak najbardziej przeanalizowane, czyli na przykład kopy do biustonoszy. To jest już tak mocno pociągnięta technologia, że my czasami nawet nie wiemy, że tam są kosmiczne jakieś możliwości wsadzane, jakieś mega ultra delikatne surowce, pianki, które oddychają, które się pod wpływem temperatury ciała dopasowują do nas, tak, a nie my do nich. Natomiast my tego nie produkujemy absolutnie w ogóle w Polsce i to jest smutne. To jest smutne, że jakby są firmy, które próbują coś robić, ale to nie jest w ogóle ten poziom. I tak mój klient później ostatecznie, kiedy ja mu pokazuję cały wachlarz możliwości, to on po prostu trafia do ostatecznie producenta po prostu zagranicznego. I tak miło, że europejskiego, aczkolwiek Turcja nas bardzo mocno goni. Turcja nas bardzo mocno goni. Też mają... Bardzo dziękuję. Muszę niestety bardzo przycinać, bardzo mi przykro Pani rozmowa, ale myślę, że mogłybyśmy dzisiaj rozmawiać bardzo długo. Pani Katarzyno, mamy czas na jedno pytanie i ja chciałabym w Pani przypadku to pytanie trochę zmienić, korzystając z Pani w szczególności jakby zainteresowań jakby ukierunkowanych na obszar ekologii. Ja nie ukrywam, że czytając raport, myśląc o tej branży, szukałam i szukam takich pomostów, bo widzę, że dzisiaj pomost, platforma jest taką, myślę, będzie metaforą całego naszego spotkania, właśnie pomiędzy ekologią a rozwojem. Czasami wydaje się, że te rzeczy są po opozycyjnych stronach. Jakie wyzwania w tym obszarze, jakie rozwiązania gdzieś warte są tym, żeby je wypowiedzieć, podzielić się z osobami, które słuchają naszego i oglądają naszą rozmowę? No na szczęście mamy dzisiaj już koncepcję całkiem dobrze rozpracowaną tak zwanego postwzrostu i ekonomiści przekonują nas, że można prowadzić biznes odpowiedzialny inaczej, ale chcąc zamknąć nie takim ideowym znowu manifestem, tylko jakimiś konkretami, których potrzebuje branża, no ja bym wskazała zaangażowanie państwa w promocję takich rozwiązań, które wesprą branżę. No, nie mamy do tej pory z prawdziwego zdarzenia Polskiego Tygodnia Mody. Ta dysproporcja między tym, jak Unia Europejska postrzega sektor odzieżowy w Polsce, jakie widzi przed nim perspektywy rozwoju, a tym, jak bardzo ta branża jest, mam wrażenie, niezauważana przez decydentów, to jest też takie dla mnie niepokojące. No i myślę, że brakuje, w związku z tym, że ta branża jest taka trochę nie traktowana po macoszemu, brakuje bardzo konkretnych rozwiązań prawnych. Tworząc kolekcję upcyclingową kilka miesięcy temu, zderzyłyśmy się z takim problemem jak poprawne opisanie produktu, składu produktu, które byłoby zgodne z prawem, bo właściwie nasze prawo nie przewiduje czegoś takiego jak upcyclingowe ubrania, które sprzedajemy z powiedzmy patchworkowych materiałów, które zostały wyprodukowane z tkanin, w których nie jesteśmy w stanie sprawdzić bez właśnie użycia laboratoriów. No i w przypadku młodych twórców, ja się nie dziwię, że te młode marki, które dzisiaj powstają, one w przeważającej większości myślą o ekologii, bo właśnie uważam, że tu jest ten pomysł, że tam ci młodzi ludzie, którzy wchodzą do branży, oni mają zupełnie inne już postrzeganie, rzeczywiście czasem rynek jej jakby sprowadza do parteru, ale to młodsze pokolenie, ono jest, ma ten bardziej taki aktywistyczny rys, mam wrażenie, a wiele działających już marek ciągle działa w tym takim paradygmacie trochę lat 90., uważając, że tak było,
i damy radę kontynuować biznes w ten sam sposób, więc myślę, że na pewno prawo, na pewno edukacja i to, co wcześniej, o czym wcześniej wspomniała Pani Marzanna, myślę, że to jest świetny pomysł, żeby budować tak zwane open source albo po prostu takie otwarte platformy wiedzy, wymiany doświadczeń. To może dotyczyć różnej branży i to byłoby genialne właśnie dla tych małych twórców, małych mikrofirm, które nagle, nawet chcąc działać w bardziej ekologiczny sposób, one muszą prowadzić wszystkie równoległe muszą przepalać swój czas, zasoby na dotarcie do informacji, które właściwie powinny być na jedno kliknięcie. I wydaje mi się, że to by było coś, co pozwoliłoby na rozwój w tym lepszym kierunku i szybszy też po prostu. Moglibyśmy wtedy zmieniać tą branżę, no po prostu włączyć takie trochę turbo dopalanie. Pięknie, dziękuję. I tu muszę postawić kropkę w naszej rozmowie. Faktycznie myślę, że dzień to mogłoby być za mało, bo nawet ta krótka wymiana między nami pokazała, jak w wielu obszarach warto i powinno się wymieniać wiedzę, jak wiele jest niewiadomych związanych z tą wiedzą w samej branży, jak bardzo tej wiedzy ta branża potrzebuje. Pierwszą rozmowę zamknęliśmy metaforą myślenia, że potrzebne są mosty pomiędzy też edukacją a biznesem. Myślę, że z drugiego mi bardzo zostanie ta kwestia właśnie takiej platformy, z której w różnym ujęciu, w korzystaniu z wiedzy, ale też kontaktowaniu się ta branża mogłaby bardzo skorzystać i za to bardzo dziękuję. Myślę, że też pojawiło się bardzo wiele inspiracji związanych z tym, co w drugiej edycji raportu, ale o tym myślę, że za chwileczkę powie koleżanka, która z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie zamykała i podsumowywała nasze rozmowy. Pięknie Panią dziękuję za udział, a ja zapraszam wspomnianą już, ale nie przywołaną z imienia i nazwiska Annę Tarnawę, kierownika sekcji badań i strategii PARP, do może nie podsumowania, bo myślę, Ania, że to byłoby ekstremalnie trudne w związku z tym, jak wiele wątków zostało poruszonych, ale do gdzieś wypowiedzenia swoich myśli i podziękowania osobom, które były z nami przez ostatnie 2,5 godziny. Ja bardzo dziękuję. Tak, to jest jakby słowo, które właściwie jest jednym słowem i wyczerpuje wszystko. Trudno jest podsumować dzisiejsze spotkanie. Ja może tak zacznę dosłownie dwoma takimi skrótami, które zostały nam po ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, a dotyczyło branży bardziej usługowej, nowoczesnych usług biznesowych, gdzie zostaliśmy z taką myślą, że kompetencje i pracownicy są jak ropa naftowa, która obecnie jest bardzo droga. Dzisiaj ja zostaję z takimi myślami, które się przewijały przez całe 2,5 godziny, że musimy budować te mosty i pomosty i my jako PARP jak najbardziej staramy się też wspierać podmioty działające w tej branży, w tym obszarze i jednym z tych naszych działań jest właśnie to badanie. Usłyszałam bardzo dużo wskazówek dotyczących pewnych niedostatków naszego badania, pewnych tematów, które warto byłoby pogłębić. Cieszę się, że one dzisiaj wybrzmiały. Wreszcie będziemy się nim oczywiście przyglądać w drugiej edycji. To wszystko, co było dzisiaj powiedziane, jest dla nas niezwykle ciekawe. Jest ważna rzecz, która jeszcze mnie dzisiaj uderzyła, bo z jednej strony dostrzegam takie dwa obszary, na które Państwo wskazywali. Pierwszy to jest to, że mimo wszystko na tą branżę i producentów cechuje pewne, no powiedziałabym, może nie opóźnienie, ale na pewno potrzebna jest praca, która będzie służyć temu, że będziemy ten świat szybciej gonić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz natomiast, która jest bardzo optymistyczna, to że jest nadzieja i że jest potencjał i ten potencjał tkwi też w powrocie do tych pierwotnych surowców, do tego rzemiosła, o którym też często słyszymy w innych branżach i obserwujemy to w naszych innych badaniach.
Kończąc już dzisiaj zupełnie, chcę bardzo podziękować przede wszystkim naszym prelegentom, pani profesor Worek, panu Jakubowi Wróblewskiemu. Chcę bardzo podziękować wszystkim panelistom i panelistkom, którzy dzielili się wiedzą. Wszystkim Państwu, którzy byli dzisiaj z nami przez te 2,5 godziny. Liczę, że też część z Państwa jeszcze obejrzy to nagranie, bo będzie dostępne na naszych kanałach. Dziękuję Ci, Moniko, za prowadzenie całego spotkania i do zobaczenia po świętach na kolejnym stole w innej branży. Dziękuję, do widzenia.